Dzień dobry Państwu. Piotr Niemczyk, Obywatele News. Dzisiaj Państwa i moim gościem będzie pan profesor Radosław Markowski, profesor Uniwersytetu SWPS, politolog, specjalista od interpretacji badań socjologicznych. Zresztą na pewno Państwo go znacie, bo wielokrotnie komentował w różnych mediach różne badania i różne postawy społeczne. Zawsze te jego analizy są bardzo ciekawe, więc bardzo się cieszę, że pan profesor jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panu. Panie profesorze, ja zacznę od takiego pytania trochę ze spiskowych teorii świata, bo są takie plotki, że z instytutów badawczych, które analizują postawy wyborców, preferencje wyborcze, podobno wynika, że elektorat opozycji, w szczególności elektorat Rafała Trzaskowskiego, jest dużo bardziej zmobilizowany niż elektorat Andrzeja Dudy i że to podobno budzi bardzo duży niepokój w środowisku kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości i że może mieć to wpływ na ich różne próby manipulowania wyborami. Panie profesorze, czy pan coś na ten temat słyszał, czy pan uważa, że to na przykład nieprawda? Czy mógłby pan to jakoś skomentować? Czy to w ogóle możliwe? Mnie nie są znane takie badania poza naszymi własnymi, które by mierzyły stopień determinacji, wie pan, bo to jest jedna taka uwaga ogólna. Większość polskich ośrodków badania publicznej, one raczej odtwarzają opinię publiczną, nie badają, ale jak czasami ich coś nachodzi i chcą pobadać, to niedobrze rozróżniają to, co się nazywa częstotliwością od intensywności. I rzeczywiście ta intensywność, zwłaszcza wtedy, kiedy pytamy respondentów o to, z jaką pewnością zagłosują, czy są zdeterminowani, to jest bardzo istotne. No my robimy takie zabiegi, że jak ktoś na przykład deklaruje, że zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego albo na Roberta Biedronia, to dopytujemy później, z jaką pewnością na takiej skali od 1 do 10. Jak taki ktoś mówi, że z pewnością 5 zagłosuje na Biedronia, no to wiadomo, że to jest właściwie takie pół głosu i z dwóch takich, co deklaruje, można wtedy uzbierać. Więc krótko mówiąc, są zabiegi, żeby to sprawdzać, a krótka odpowiedź na pana pytanie jest taka, że z tych naszych ostatnich badań nie wynika, żeby Rafała Trzaskowskiego elektorat był bardziej zmobilizowany, raczej elektorat Andrzeja Dudy deklaruje większą gotowość do głosowania na niego, chociaż tutaj trzeba brać też poprawkę na to, że to są takie kulturowo bardzo różne elektoraty i tu też konwencja językowa jest ważna. No, ludzie troszkę gorzej wykształceni mają taką tendencję do w ogóle biało-czarnego widzenia świata i zazwyczaj jak się pytają, czy coś zrobić, to a jak zrobię, jasne, prawda? Są tacy pewni siebie, choć różnie to może być. Natomiast im bardziej w kierunku uniwersytetów i jakichś metropolitarnych okręgów, to tym bardziej ludzie wyrafinowani, które mają taką językową tendencję do umiaru większego, więc tu może też ten czynnik odgrywać. Ale wygląda na to, że jeżeli coś, to w deklaracjach ludzkich elektorat Andrzeja Dudy wydaje mi się być bardziej zdeterminowany, natomiast problemem, który tam występuje, jest to, że to jest elektorat po raz pierwszy, nigdy w historii naszych wyborów nie mieliśmy takiego elektoratu jednej partii jak PiS, czy jednego kandydata, który w takiej proporcji byłby złożony z ludzi, to jest opis, proszę mnie dobrze zrozumieć, a nie ocena, broń Boże, z ludzi starszych powyżej 65 roku, z wykształceniem podstawowym i zawodowym, pochodzących z rejonów wiejskich i małomiasteczkowych. Więc tam do tej pory to, co było instytucjonalnym zapleczem mobilizacji, to był ten spolityzowany Kościół katolicki polski, który bezrefleksyjnie popiera jedną partię polityczną w Polsce i do tej pory służył tej partii. Czy tym razem mu się to uda? To jest duży znak zapytania, bo można mieć wątpliwości, czy w takim pewnym troszkę i moralnym kryzysie i związanym z pandemią ich logistyczne możliwości będą takie same jak w 2015 i 2019 roku.
Znaczy ja bym to chciał komentować trochę, ja rozumiem, że to nie musi wynikać z badań, chociażby wynikają z powodu timingu badań, ale na przykład dla mnie ogromnym wrażenie na mnie zrobiło fakt, że jednak zebrano prawie 2 miliony podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego, że to było zrobione w 2-3 dni i że w różnych miejscach wręcz ustawiały się kolejki do tych stanowisk, z których można się było podpisać. A jeżeli chodzi na przykład o takie województwa tradycyjnie, że tak powiem, sprzyjające raczej prawicy, raczej Prawu i Sprawiedliwości, to tam też, że tak powiem, pobite były rekordy zbierania podpisów. Ale zaraz przejdę do następnego pytania, bo to właśnie jest trochę wprowadzenie do tego pytania. Mianowicie, no, jakby ludzie z naszej bańki, prawda? Znaczy, też mówię przede wszystkim z pozycji redaktora portalu Obywatele News, związanego z Obywatelami RP, więc to jest specyficzna bańka ludzi o, powiedziałbym, radykalnie prodemokratycznych poglądach, że jednak ci ludzie, mimo że mają wątpliwości co do rzeczywistej zgodności z konstytucją tych wyborów, jednak w większości przypadków opowiadają, że idą głosować i bez względu na to, czy to jest, że tak powiem, podtrzymanie porządku prawnego, czy nie, no to jest to głosowanie tak ważne, żeby jednak pójść głosować. Panie profesorze, no, niektórzy bardzo tacy, powiedziałbym, stanowczy prawnicy mówią, że rzeczywiście z legalnością tych wyborów jest problem, no ale z drugiej strony większość rozsądnych chyba ludzi, no nie wiem, jak ich inaczej określić, mówi, żeby iść głosować. Jak pan uważa, znaczy to jest ważny argument, że pomimo wątpliwości trzeba iść głosować? Absolutnie tak. Co w związku z tym robi Ziobro? Wsadza do ustawy, która mówi o tym, w jaki sposób ewentualnie w końcu można w jakiś drobny sposób pomóc przedsiębiorcom, i dokłada do tego te przepisy, które w obecnej postaci tkwią w Trybunale Konstytucyjnym, z którymi się nikt nie śpieszy. Czyli tak naprawdę Ziobro szantażuje teraz prezydenta, bo prezydent nie może zakwestionować jednego przepisu, musiałby zakwestionować całą tą ustawę, a wtedy obawia się, że wszyscy ci, którzy czekają na te grosze, które mogą dostać, się wściekną. Więc podpisuje całość. To znaczy te wątpliwości, tak jak byłem zdecydowanym i to wielokrotnie to powtarzałem, przeciwnikiem, ja nawet nie nazywałbym tego bojkotem, po prostu nie można było brać udziału w tej pisowskiej farsie urządzonej przez Sasina, kiedy ulotki, papiery do głosowania latały po ulicach naszych miast. Tak teraz zdecydowanie jestem za tym, żeby zachęcać wszystkich do pójścia. Tym bardziej, że jak widać, coś też w nastrojach społecznych się zmieniło i o ile jeszcze kilka miesięcy temu Andrzej Duda wydawał się być pewnym kandydatem, albo takim prawdopodobnym kandydatem do zwycięstwa nawet w pierwszej turze, a już na pewno w drugiej, to dzisiaj ta kwestia jest niesłychanie problematyczna. Tu widać, że dwaj główni, którzy go ścigają, mają tyle samo albo troszkę więcej niż on, nie licząc tych kilku innych kandydatów, którym raczej podium nie grozi. Więc szansa na to, żeby człowieka, który nigdy nie podjął się funkcji prezydenta, bo prezydent to jest ktoś, kto respektuje, jego najważniejszym celem jest respekt wobec konstytucji, pan Andrzej Duda z jakiegoś powodu, może nieśmiały, może coś, nie podjął się tego zadania. Tak więc skoro się nie podjął, to nie mamy żadnych gwarancji, że podejmie się w następnym pięcioleciu i warto mu, że tak powiem, pozwolić na to, żeby się zajął swoim jakimś hobby przy najbliższą niedzielę albo za 2 tygodnie. Panie profesorze, przynajmniej w niektórych wypowiedziach publicznych mówił pan, że te wybory są szczególnie ważne dla ludzi młodych, że tak naprawdę należy się spodziewać, że one będą decydować o ich przyszłości. Czy mógłby pan to rozwinąć? Nawet używa pan argumentów, że to młodzi ludzie powinni, że tak powiem, stwarzać, nie wiem, presję, argumentować w swoim otoczeniu, żeby jednak zdecydować się na wybory prodemokratycznego kandydata. Tak,
Tu chodzi o dwie rzeczy. Po pierwsze, ja uważam, że w ogóle wielkim problemem naszej demokracji jest to, że w ogóle mamy niską frekwencję, około 50%, poza niektórymi wyjątkowymi sytuacjami, kiedy jest trochę więcej. To grupa ta najmłodsza wiekowa chodzi w 20%, a i to z trudem. Więc po pierwsze, warto zachęcić młodzież, żeby poszła do tych wyborów, ale ja mówiłem o czym innym. Ja w ogóle młodzież bym zachęcał do czegoś, co jest bardzo ważne. Mianowicie, żeby ta młodzież dzisiaj 20-letnia, 30-letnia, która kocha swoich dziadków i swoje babcie, i te babcie i ci dziadkowie też kochają swoich wnuków, żeby oni sobie siedli przy stole i żeby ta młodzież im opowiedziała, do czego prowadzi polityka PiS-u dla nich, którzy za lat 20-30 w odróżnieniu od kochanych dziadków na tym padole jeszcze będą i będą musieli się mierzyć z pewnymi dolegliwościami tego życia. Jakie to są te dolegliwości? Więc powinni przede wszystkim tym kochającym dziadkom wyjaśnić, że polityka mieszkaniowa kompletnie leży, że żadnych kredytów i udogodnień nie ma, że służba zdrowia za 5 do 10 lat to będzie wspomnienie przeszłości, że uniwersytety, jeśli dalej będzie postępowała autorytaryzacja naszego życia i niedemokratyczne, to nastąpi tam eksodus utalentowanej kadry. Już dzisiaj uniwersytety polskie są w czwartej i piątej setce uniwersytetów światowych. Tu nie można uzyskać dobrego, chyba że przypadkiem, wykształcenia w wielu dziedzinach. Więc nie mają szans takich życiowych, kosmopolitycznych i mierzenia się ze swoimi rówieśnikami ze świata. A najważniejsze to jest to, że za chwilę poprzez absolutny sabotaż tego, co uważam za rozwój Polski, a mianowicie niepozwolenie na podwyższenie wieku emerytalnego, który to, przypomnijmy, tym młodym i tym starszym w wielu krajach europejskich, także w Niemczech pół roku temu został podwyższony o 2 lata. Niemcy uzasadniali to zresztą tym, że są za biednym krajem, żeby sobie móc pozwolić na takie marnotrawstwo kapitału ludzkiego. Że otóż ci młodzi ludzie za lat 10, 15 czy 20 kompletnie nie udźwigną ciężaru zobowiązań wobec emerytur, a także nie będą w stanie utrzymać zwłaszcza swoich babć, bo to kobiety będą miały absolutnie niegodziwie niskie emerytury i ci kochający wnuczkowie będą naprawdę musieli przynosić tym babciom pieniążki, zakupy, żeby te kochane babcie nie umarły z głodu. Więc ja uważam, i tu to nie jest apel o to, żeby ktoś, jakaś partia nagle to nagłaśniała. Ja tak sobie myślę, że indywidualnie ci młodzi powinni z tymi swoimi, tak jak mówię, w relacjach takiego ciepła rodzinnego i wzajemnego szacunku i miłości do siebie porozmawiać o tym, że partia, która dzisiaj jest u władzy, maksymalizując swoje szanse do tego, żeby mieć szansę na korzystanie bez zahamowań z dobra publicznego, po prostu kreuje dla nich sytuację, która będzie sytuacją bardzo, bardzo ekonomicznie tragiczną. Panie profesorze, jak już rozmawiamy o młodzieży, czy widzi pan jakąś aktywizację młodzieży? Bo ja nie jestem badaczem, jestem tylko zwykłym obserwatorem i to najczęściej na jakichś zgromadzeniach publicznych, gdzie się jednak protestuje przeciwko różnym takim czy innym rozwiązaniom prawnym czy politycznym władzy. Na początku, bezpośrednio po 2015 roku, widzieć w tym środowisku młodego człowieka to był wielkie szczęście i wielki sukces. W tej chwili tych młodych ludzi jest coraz więcej. Czy to znaczy, że oni się rzeczywiście mobilizują, jeżeli chodzi o swoje poglądy polityczne? Czy to jest tak, że to stygmatyzowanie przez prezydenta Dudę i jego otoczenie, a także przez pana Bosaka, innego kandydata na prezydenta, stygmatyzowanie środowisk czy LGBT, czy środowisk innych, czy to ma wpływ na aktywizację, czy to można liczyć, że ta aktywizacja będzie rzeczywiście już bardziej stała, już oni zrozumieli, że ta polityka jednak jest bardzo ważna dla ich życia?
No nie, wie pan, nie, to znaczy widzimy różne rzeczy. Ja też obserwuję świat na zewnątrz. Będą teraz te wybory i zobaczymy, co z tego wyniknie. Jedynym rokiem, w którym młodzi się zmobilizowali ponadnormatywnie, nadal poniżej średniej, ale prawie dwukrotnie bardziej niż normalnie, był rok 2007, kiedy za poprzednim razem ekipa ta jeszcze w swej wersji soft próbowała tutaj wprowadzać pewnego rodzaju niedemokratyczne porządki, ale delikatnie. I wtedy rzeczywiście młodzi się zmobilizowali, no nie tylko oni, ale wszyscy, i odsunęli Kaczyńskiego od władzy. Czy teraz tak się stanie? No to właśnie jesteśmy w tym momencie, kiedy już za 2 tygodnie będziemy wiedzieli, czy rzeczywiście tak się stało i czy to ich głosy zdeterminowały to, co się stanie. Ja zwracam uwagę, że głosy młodych głównie idą na właśnie reprezentanta ciekawego skądinąd, muszę powiedzieć, bo poza tym, że tam są zbyt megalomańsko-nacjonalistyczne tony, to jest to jedyny kandydat, który właściwie sensownie i pragmatycznie mówi o polityce gospodarczej, a więc o Bosaku, prawda? Więc ci młodzi ludzie wyraźnie widzą coś w takim rozsądku czy racjonalności ekonomicznej, co ich przyciąga. Nie wiemy, w jakim stopniu ich przyciąga radykalizm etniczny, a w jakim, że tak powiem, racjonalność ekonomiczna, no ale w każdym razie tam są skupieni bardzo wyraźnie, ponadnormatywnie w nim, także poniekąd u Szymona Hołowni, który tutaj mogłoby być to połączenie, że mówi głosem takim, którym no, niektórzy kandydaci się boją, jak na przykład to, co powiedział w jednym w debacie na temat tego, co zrobi Kościołowi katolickiemu, jak spróbuje uporządkować tą instytucję, jeśli by doszedł do władzy. No to było imponujące. Człowiek, który się wywodzi, który, jak rozumiem, podziela w tym wymiarze wiary bardzo wiele, jednocześnie dostrzega tą patologię tej instytucji, która kompletnie wymknęła się spod jakiejkolwiek kontroli. Tam rządzą tym jacyś ludzie w ogóle pozbawieni jakiegokolwiek wyczucia tego, jak w cywilizowanym, demokratycznym świecie się działa, bezkarni totalnie, nie tylko w tym wymiarze moralno-etycznym, mówię o nadużyciach pedofilskich, ale przede wszystkim w tej chorobliwej, w tym chorobliwym zawłaszczaniu publicznego dobra, jakie się odbywa, prawda? Więc młodzi chyba są wrażliwi na to. Oczywiście są inni młodzi, którym się Andrzej Duda z jego, prawda, litanią niespełnionych obietnic, jakichś wizji, które, zresztą to nie do niego należy, żeby rozdawać te pieniądze, no ale obiecuje sobie to, co tam chce, więc pewnie część młodych także zagłosuje na niego. Panie profesorze, to już ostatnie pytanie, no chyba, że zapomniałem zapytać o coś ważnego, to niech mi pan na to zwróci uwagę. Natomiast no, jak pan sobie wyobraża Polskę po wyborach, bo no, pewnie jednak to, co najważniejsze, to, czego najbardziej potrzebujemy, to znaczy próby zasypywania tego pęknięcia polsko-polskiego, tak? Zasypywania tej jakiejś dziury, która powstała pomiędzy dwoma grupami społecznymi w Polsce. No, Rafał Trzaskowski deklaruje, że będzie działał w tą stronę. Drugi kluczowy kandydat, prezydent Duda, wręcz przeciwnie, stygmatyzuje, dzieli, obraża. Panie profesorze, no, wybór prezydenta tego nie zasypie. Chyba że to będzie jakiś niezwykle skutecznie działający mąż stanu. Oby tak było, ale jak pan to widzi? Czy to pęknięcie polsko-polskie? Proszę pana, ja absolutnie należę do tych, którzy nie uważają, żeby to był jakikolwiek problem. To jest, myślę, że ja tego się, ale wiem, że bo w tej chwili szczęśliwie nie jest aż tak traumatyczna historia, ale gdybyśmy zobaczyli na przykład, jakiego rodzaju terapią narodową, powiedziałem, objęci byli Amerykanie po II wojnie światowej. To robiła akurat córka Freuda. Znaczy było takie domniemanie po tym, co zobaczyliśmy na wojnie, że jesteśmy wszyscy do tego zdolni i że coś musi być w nas, po prostu ta część diaboliczna naszej natury bierze górę i że być może i tam to można w ogóle prześledzić, te elementy takich narodowych terapii, od tego, żeby ludzi jakoś tak cywilizować i tak dalej, aż do tego, że tym źródłem zła to nie są oni, tylko właśnie struktury to robią. Problem jest w czym innym.
Mianowicie tak jak w wielu tak zwanych konsocjonalnych demokracjach, Szwajcaria, Holandia całego okresu powojennego, prezydent zwłaszcza i konstytucja, konflikt, spór, przeciwieństwa interesów są naturalną rzeczą. Ja w ogóle nie rozumiem, na czym polega to, że politycy chodzą i wmawiają nam, że mamy być w tym samym kotle. Proszę pana, ja mam dużo więcej wspólnego z moimi kolegami francuskimi, szwedzkimi, niemieckimi, innymi, bułgarskimi czy jakimiś tam innymi, niż z wieloma moimi nominalnymi, genetycznymi jak gdyby rodakami. No po prostu rzecz nie polega na tym, żebyśmy się zaczęli wszyscy tutaj kochać, tylko żeby konflikt, który jest naturalny, był cywilizowany i rozwiązywany konstytucyjnymi środkami. Od tego jest prezydent, żeby pilnował reguły gry, według których my się różnimy, dzielimy, a także spieramy bardzo ostro. On nie jest od tego, żeby nas upodobnić do jednej jakiejś magmy, czy nakazać nam się teraz wielbić, bo my nie będziemy się wielbić. Wie pan, ja już naście lat temu zaproponowałem, jak zobaczyłem, co się dzieje w 2007 roku, żeby w Polsce zaproponowałem tak zwany funkcjonalny federalizm, żeby to te dwie grupy czy więcej, żeby ludzie sobie żyli. To Holendrzy na początku tego wieku obejrzeli się, rozejrzeli wokół siebie, stwierdzili, że tam są katolicy, którzy mają swoje przekonania, protestanci swoje i świeccy, mniej więcej równo po 30, i zamiast sobie skakać do oczu czy próbować się nawzajem nawracać, postanowili żyć w takich filarach katolickim, protestanckim i świeckim. I do tego samego bym, gdyby to było realne, bo tam było to łatwiejsze, namawiał tutaj. Nie ma potrzeby, żebyśmy wszyscy myśleli tak samo, mówili tak samo, czy udawali, że mamy takie same interesy, bo to jest po prostu nieprawda. Natomiast zwłaszcza prezydent ma obowiązek pilnowania, żeby te wszystkie spory, nawet nasze niechęci, były rozwiązywane w sposób cywilizowany. Panie profesorze, oczywiście absolutnie nie zmierzałem do tego, że uważam, że Polacy powinni być jednomyślni, nawet sam taki pomysł mnie w ogóle przeraża. Myślałem tylko o tym chamstwie, który tak naprawdę nas dzieli, bo to nie różnice poglądów nas dzielą, tylko sposób ich artykułowania, znieważanie, obrażanie, dyskryminowanie. Ale rozumiem, że pan profesor jest optymistą, bo jeżeli pan powiedział, że, znaczy, jeżeli rozumiemy, że szansę ma prodemokratyczny, antydyskryminacyjny, kulturalny kandydat na prezydenta, to znaczy, że ten konflikt da się załagodzić, nie zmieniając nikomu poglądów. Jak ktoś chce chodzić do kościoła codziennie, sobie chodzi. Natomiast jak ktoś uważa, że środowiska LGBT mają prawo do małżeństw, no to też nikt nie będzie go z tego powodu obrażał. Więc rozumiem, że rola prezydenta jest, żeby z tej pozycji, którą ma, takiego strażnika polskiej racji stanu, ma szansę wyprowadzić. Tak? I to też leży w naszych wyborach, czy już 28, czy później, no, po dwóch tygodniach, na początku, w pierwszej połowie lipca się o tym zadecyduje. Czy dobrze zgaduje pana intencje, panie profesorze? No to dokładnie tak. To znaczy mamy, to jest, ja wczoraj jakąś debatę nieekwiwalentną miałem. Ja uważam, że to jest wybór cywilizacyjny wprost. No, jeżeli ten, który tutaj symuluje bycie prezydentem tego kraju ze względów, o których mówiłem, na dodatek jeszcze względem części mniejszości używa słów, to nie są ludzie, prawda, no to w ogóle wyklucza takiego człowieka z obiegu cywilizowanego świata. No, dzisiaj, jak pan zapewne wie, Wielki List i CNN okładkę o rosnącym autorytaryzmie na świecie egzemplifikuje zdjęciem dwóch: Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy. No, nic dodać, nic ująć. Wszystkie, no, prestiż naszego kraju sięgnął już dna w większości rankingów, które są na świecie prowadzone, i nie tylko tych dotyczących państwa prawa i demokracji, ale także tego, który dotyczy doing business, a więc biznesowych i tak dalej, i tak dalej. O mediach nie wspomnę. No więc gdzieś tam próbujemy, to są, wie pan, takie ostatnie podrygi konserwatyzmu, który nie ma pomysłu na rzeczywistość, który bardzo jest widoczny i zdeterminowany, zmobilizowany do tego, żeby bronić swoich jakichś archaicznych pomysłów na urządzenie tego świata, i ten świat przegra. Jest pytanie tylko, czy teraz, czy za lat 4, czy kiedykolwiek. I wie pan, ja, ostatnia uwaga to jest taka, że
prezydent prezydentem i prezydent bardzo dobrze by było, żeby porządził w tej konfiguracji kohabitacyjnej przez pewien czas, ale na przykład ja dzisiaj bardzo bym się bał, gdyby opozycja musiała przejmować w ogóle władzę w Polsce, bo nie jest do tego przygotowana, a poza tym ta klientelistyczno-autorytarna partia nadal się cieszy dosyć dużym poparciem, a to poparcie spadnie tylko wtedy, kiedy coś im się naprawdę nie uda. Na razie udało się przez te 5 lat wysysać z różnych źródeł zasoby nasze, także nie widać tego, że nie odkładamy, nie inwestujemy, że wie pan, 95% produktów wokół nas jest niemieckich, a my od plomb, które mamy w zębach, poprzez okulary, zegarki, poprzez komputery, laptopy, samochody, wszystko. Nawet rowery, Romet produkuje jeszcze coś i chyba już nie ma odkurzacza Zelmer nawet, prawda? I wie pan, i na to się nakłada narodowa megalomania, która poucza wszystkich wokół, co my mamy robić, jak mamy robić i tak dalej, do tego stopnia, że wieczorem jak tacy idą, to biorą swoją gazetę polskim i gutenbergowskim, niemieckim wynalazkiem czytają o tym, jak to ten Niemiec ich skrzywdził w życiu, prawda? No to jest ta paranoja cywilizacyjna, w której żyjemy i z którą mam nadzieję, że jak będziemy mieli z nowym prezydentem do czynienia, to sobie spokojnie będziemy musieli jakoś tam krok po kroku radzić, żebyśmy, wie pan, z narodami i społeczeństwami jest jak z ludźmi. Jak któryś zaczyna chodzić takim krokiem, obraca czapkę w pewien sposób, jedną rękę ma z przodu, z tyłu i coś bredzi, że on to Polska albo on to Francja, to się wzywa takich ludzi, żeby z kaftanem białym coś tam z nim zrobili. To ze społeczeństwami też tak trzeba. Ja się obawiam, że nas czeka bardzo, bardzo długi proces takiej socjalizacji do normalności i do takiej trafnej diagnozy, kim my naprawdę jesteśmy, co od nas zależy i jak sobie poradzimy z tymi 95% produktów cywilizacyjnych wokół nas, które nie są polskie, prawda? My musimy to przetrawić, wie pan, a już taką całkiem bolesną dla mnie to te liczne samochody, które nalepiają to PW wokół Audi czy Mercedesa, BMW, nalepki. Zawsze się zastanawiam, co taki człowiek myśli, jak nalepia to koło tej gwiazdki Mercedesa albo to, no co ta Polska wywalczyła, prawda? Tu jest całe wielkie pokłady też, żebyśmy spojrzeli na swoją historię, na to, kim byliśmy, kto w tej historii nas zdradzał, co tak naprawdę się stało w Targowicy i kto tam był przy tym stole, co to było, jak car Batiuszka chciał chłopa polskiego wyzwalać, jaka to instytucja broniła się jej rękami i nogami przed tym, no bardzo dużo musimy sobie na nowo opowiedzieć. Panie profesorze, no właśnie, miejmy nadzieję, że coś zacznie się zmieniać po tych wyborach najbliższych, 28 i potem ewentualnie drugiej turze. Tym bardziej, że ja zgadzam się oczywiście, że branie odpowiedzialności za państwo, które jest tak zdestabilizowane i tak, że tak powiem, wyssane ze wszelkich rezerw ekonomicznych, to jest ryzyko, ale też trzeba zwrócić, że no, prezydent to jest, przepraszam za takie określenie, wstawienie nogi w drzwi. Prezydent ma prawo do ogłaszania referendów, prezydent ma prawo do zwoływania Rady Gabinetowej. Prezydent przede wszystkim ma spory wpływ na to, co się dzieje w resortach siłowych, mundurowych, no chociażby o to, że ma pewien... Nie ma dwóch zdań. Oczywiście, no że właśnie, to ważna funkcja. To jest bardzo ważny krok, natomiast oczywiście wcale się też nie dziwię opozycji, że ona nie ma ochoty brać odpowiedzialności za ten bałagan. Panie profesorze, to co, możemy kończyć? No, miejmy tylko nadzieję, że te wybory się okażą no, albo prawdziwymi wyborami, albo co najmniej plebiscytem, który pokaże Prawu i Sprawiedliwości, że nie tędy droga. No tak, myślę, że kończmy, bo się zagadamy i zapomnimy pójść na wybory, także no to właśnie, jest dobry moment, żeby skończyć. Tak. Bardzo panu dziękuję. Bardzo ciekawa rozmowa. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Kolejnym gościem w naszym dzisiejszym programie jest pani profesor Monika Płatek, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kryminolożka, specjalistka od prawa penitencjarnego. Starczy. Dobry wieczór. I abolicjonistka chyba też można by dodać. No w sensie takim, że pani profesor uważa, jak przynajmniej wynika z takich
publikacji, które potrafiłem przeczytać i zrozumieć, że pani jest przeciwko zaostrzaniu kar, a nie podnoszeniu, więc to takie rzadkie stanowisko przynajmniej we współczesnej Polsce. To nie jest rzadkie stanowisko we współczesnej Polsce. To jest stanowisko, o dziwo, również ludzi, którzy w tej chwili zajmują się w Ministerstwie Sprawiedliwości masakrowaniem własnego dorobku. Myślę sobie o panu Warchole, który był jednym z aktywnych uczestników reform idących w kierunku właśnie nie tyle łagodzenia kar, co racjonalizowania kar tak, aby rzadziej stosowano karę pozbawienia wolności, która jest najczęściej bez sensu, a częściej stosowano kary bez pozbawienia wolności, co jest zgodne z intencją kodeksu karnego 1997 roku. I teraz ci sami ludzie niszczą swój dorobek, a przy okazji masakrują naszą politykę karną i politykę penitencjarną. Pani profesor, ja nie myślałem oczywiście o specjalistach od prawa karnego czy kryminologach. Myślałem oczywiście o dosyć powszechnym przekonaniu, bo podobno z badań wynika, że jak się pyta ludzi, czy należy przywrócić karę śmierci bądź nie, to jednak ogromna część mówi, że należy przywrócić karę śmierci. Nie, nie, bo to nie jest takie proste. Kiedy pytamy ludzi po prostu, czy jesteś za, czy przeciw karą śmierci, to w krajach, w których ta kara śmierci jest, większość w 80% powie tak, jestem za. I to nie wystarczy, bo potem, kiedy tym samym ludziom w tych samych krajach da się 10 przypadków, w każdym przypadku chodzi o zabójstwo, ale to zabójstwo jest wyposażone w dodatkowe okoliczności i fakty, które dotyczą sprawy, sprawcy i ofiary, to z tych 80% zostaje 10%. I to samo jest w krajach, w których kara śmierci jest zniesiona. Zniesienie kary śmierci, czyli zniesienie zabijania za zabijanie, powoduje, że spada generalnie przestępczość, a już na pewno spada przestępczość ta najgorsza, czyli rzadziej się przynajmniej zabijamy. Ja nie powiem, że się rzadziej gwałcimy, bo to nie jest jednoznaczne i pewnie to się nie przekłada. Natomiast to, że w Polsce, w której na początku lat 20., znaczy na początku XX wieku mieliśmy 1500 zabójstw, a do 2015 roku ta ilość zabójstw spadła do niecałych 450, w okolicach 500. I dopiero od momentu, kiedy przyszła władza, która po prostu bazuje na zaostrzaniu kar i na tak naprawdę dzieleniu ludzi i przyzwalaniu na przemoc, mamy bardzo niepokojący wzrost ilości również zabójstw. Ale i to jest normalne. Przepraszam, że tyle mówię, natomiast państwo, które chce przeciwdziałać zabójstwom, nie może zabijać. Poza tym ilość błędów, jakie popełniamy, ilość ludzi, których trzymamy w więzieniach, którzy nie popełnili przestępstwa, przy bardzo niskiej kulturze prawnej, jaką mamy, raczej wskazuje na to, że nie powinniśmy iść i epatować karą śmierci, ponieważ kara śmierci jest orzekana rzadko, a przez fakt, że istnieje, psuje cały wymiar sprawiedliwości. Nie dbamy o to, żeby naprawić szkodę, nie dbamy o to, żeby pomyśleć o ludziach, którzy rzeczywiście dotknięci zostali przestępstwem, tylko wszystko, co nam dajemy, to jest możliwość wyżycia się, że ktoś dostanie surową karę. Zemsta, pani profesor, prawda? To chyba w ten sposób działa. Pozór władzy i sprawczości. Okej, może bardziej tak. Pani profesor, trochę uciekliśmy od tematu, o którym mieliśmy rozmawiać, bo chciałem panią profesor poprosić o komentarz do tej najnowszej ustawy, tak zwanej tarczy 4.0, związanej z epidemią koronawirusa. No, według deklaracji rządowych to jest ustawa, która ma wspierać ludzi, którzy mają kredyty i w związku z tym, że tak powiem, naciska na banki, żeby oprocentowanie ich kredytów było niższe. To ma być ustawa, która ma wspierać ludzi przed utratą miejsc pracy. Natomiast jakby się zastanowić nad jej treścią, to właściwie najważniejszy jej fragment dotyczy zaostrzenia polityki karnej. Posłowie sprawozdawcy mówili, że to chodzi o to, że koronawirus powoduje wzrost brutalnych przestępstw, wzrost oszustw, wzrost różnego rodzaju naciągania ludzi na różne świadczenia. Powiem od razu, że pierwszy raz Prawo i Sprawiedliwość przyznało się do tego, że za jego rządów jest wzrost przestępczości, bo jest, tylko że na razie oni wolą ukrywać statystyki, niż się do tego przyznać. Pani profesor, było takie dosyć powszechne przekonanie, że to są obostrzenie przepisów, na przykład takich, że za zniewagę prezydenta już w tej chwili nie będzie można orzec żadnej innej kary niż kary więzienia. Za aborcję nie będzie można orzec żadnej kary niż kara więzienia. Nie ma tych przepisów.
przepisów wprost. To jest jakaś machinacja w ogóle pewnymi regułami obowiązującymi w kodeksie karnym. Czy mogłaby pani profesor jakby powiedzieć, ile prawdy jest w tych właśnie obawach, że w tej chwili nawet za dosyć pospolite, niezbyt groźne przestępstwo będzie trzeba pójść siedzieć bezwzględnie, a po drugie rzeczywiście, które przestępstwa rzeczywiście będą objęte zaostrzonymi sankcjami. Mogę jeszcze przedtem coś powiedzieć? Oczywiście. Ponieważ są trzy punkty, o których bym chciała powiedzieć. Jak państwo idziecie do sklepu kupować chleb, to czy wchodzicie do sklepu z Adidasami? Czy jak chcecie kupić sobie sukienkę, to idziecie do półki, gdzie są jaja, masło i ser? Ci politolodzy uważają, że są takie no, tak zwane zmiany, jedne to są tektoniczne, to znaczy, że po prostu siły napierają i coś się musi zdarzyć, nagle się okazuje, Boga, mikrofon. To jest mikrofon, którego nie chcę tektonicznie zniszczyć. Premier Morawiecki zapytany o zmiany właśnie w tej ustawie dotyczące kodeksu karnego powiedział, pytanie mało związane z koronawirusem, więc sam przyznał, że te zmiany są mało związane z koronawirusem. I oczywiście, nie wiem czy państwo pamiętacie, ale rok temu Ziobro próbował wprowadzić bardzo poważne zmiany w kodeksie karnym, które znów niszczą zasady prawa karnego, wprowadzają bezmyślnie wysokie kary, totalnie bronią i chronią księży, którzy gwałcą i molestują dzieci, natomiast stwarzają pozory zaopiekowania się ofiarami przestępstwami seksualnymi. I prezydent tą ustawę nie tyle zawetował, co oddał do Trybunału, mówiąc, że została przyjęta w sposób nieprawidłowy i miał rację, bo rzeczywiście w Konstytucji artykuł 123 mówi tak, można czasami robić coś w pośpiechu i to się nazywa pilny tryb ustawodawczy, ale w pośpiechu nie można zmieniać kodeksów. Co w związku z tym robi Ziobro? Wsadza do ustawy, która mówi o tym, w jaki sposób ewentualnie w końcu można w jakiś drobny sposób pomóc przedsiębiorcom i dokłada do tego te przepisy, które w obecnej postaci tkwią w Trybunale Konstytucyjnym, z którymi się nikt nie śpieszy. Czyli tak naprawdę Ziobro szantażuje teraz prezydenta, bo prezydent nie może zakwestionować jednego przepisu, musiałby zakwestionować całą tą ustawę, a wtedy obawia się, że wszyscy ci, którzy czekają na te grosze, które mogą dostać, się wściekną, więc podpisuje całość. Ale to już jest naruszenie konstytucji. I chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, bo oczywiście będziemy zaraz mówić o tym, jak można ludzi za drobne przestępstwa wsadzać nawet na 16 lat do więzienia. Ale ci sami, którzy te ustawy piszą, również sobie pogrzebali w kodeksie karnym i ja myślę, że to się nie utrzyma, bo to jest właśnie doskonały przykład robienia prawa, które już prawem nie jest. Ponieważ stwarzają sobie przepis, który mówi o tym, że nie popełnia przestępstwa, nadużycia funkcji i nadużycia zaufania, taki pan, który jest ministrem zdrowia i robi przekręt na miliony. Taki pan, który nawet nie wiem jaką ma funkcję, ale organizuje nam wybory, które się nie odbywają, natomiast miliony gdzieś znikają. Oni nie popełniają przestępstwa. Więc proszę zobaczyć, że nie możemy mówić o zaostrzeniu kary. Bo musimy również powiedzieć o tym, że dokładnie zadbano nie tylko o stworzenie specjalnych przepisów na temat zdrowia, że jeżeli ktoś jest kochanką kogoś u władzy, to będzie miał szansę na przeżycie, lepsze zdrowie i wolność od kolejki do szpitala, a wszyscy inni będą czekać. Czyli władza, która sobie stwarza specjalne przepisy dające im lepsze prawo do zdrowia, jest niebezpieczna. I władza, która mówi, nie popełnia przestępstwa, jeden czy drugi, odpowiedzialny za finanse publiczne, który robi to w ramach koronawirusa, czyli wszelkie zbrodnie finansowe popełniane w ramach koronawirusa, mają uniknąć odpowiedzialności. I to też prezydent podpisał. Natomiast to, o czym mówimy, nie jest w sumie wielką tajemnicą. Tu jest kodeks karny. Kodeks karny składa się z części ogólnej i z części szczególnej. W części szczególnej mamy najróżniejsze przepisy, które na przykład mówią o tym, że kto obraża prezydenta. I w tych przepisach jest powiedziane, że kto obraża prezydenta, podlega karze pozbawienia wolności od paru tam miesięcy do lat bodajże trzech, prawda? Tyle tylko, że wiadomo, że te przepisy części ogólnej, tutaj mówimy, jakie są czyny zakazane, jakie są czyny niechciane i jaka za to jest kara przewidziana. I to jest to, co sobie
co określa zbiór zachowań niechcianych. Ale w części ogólnej mówimy tak, co to w ogóle jest przestępstwo? Kiedy w ogóle możemy mówić o tym, że ktoś je popełnia, że musi być wina? A potem mówimy o tym, no dobra, to jakie mamy kary? I mówimy sobie, w jakim porządku te kary występują. I to nie jest bez znaczenia, bo wcześniej, w poprzednim systemie, system kar wyglądał tak. Najpierw kara więzienia, później kara ograniczenia wolności, na końcu kara grzywny. Porządek ma znaczenie, bo stwarza hierarchię. Kiedy przeszliśmy do nowego systemu, w 1997 roku powiedzieliśmy dość tego. My wiemy, że kara pozbawienia wolności ani nie resocjalizuje, ani nie poprawia. Czy jest potrzebna? Tak. Są ludzie, którzy powinni siedzieć w więzieniu. I są ludzie, którzy powinni w nim siedzieć długo. Natomiast stosowanie tej kary najczęściej oznacza, że jesteśmy bezradni, niesprawni, mścimy się i w ten sposób pokazujemy swoją siłę. To są pozory. Nie chcemy pozorów. Nie chcemy również wyrzucania ludzi na margines, bo tak naprawdę, jeżeli ktoś mi ukradnie portfel, to co ja chcę? Żeby ktoś poszedł na 3 lata do więzienia i żebym ja za niego płaciła w każdym miesiącu 4-5 tysięcy złotych to kosztuje? Czy ja chcę z powrotem mój portfel, a niech ten człowiek mnie przeprosi, jeszcze zapłaci dodatkowo za moje szkody i przepracuje na rzecz społeczności odpowiednią ilość godzin. Jeśli w tym czasie w jakikolwiek sposób naruszy prawo, okej, to ja już się wtedy nie wtrącam, róbcie sobie co innego, choć też miarkujcie. Wolność niemiarkowana wobec przestępców oznacza gorszą służbę zdrowia, gorszą edukację, poniżający stosunek do nas urzędników i niedbałość o naszą dobrą jakość. To są naczynia połączone. W związku z tym w tej części szczególnej są najróżniejsze przepisy, które mówią nie tylko o tym, że po pierwsze grzywna, później kara ograniczenia wolności, a później kara pozbawienia wolności, ale dodatkowo mówią, jeżeli jest do wyboru, bo bardzo często jest do wyboru, może być od razu i kara pozbawienia wolności, i kara ograniczenia wolności, i kara grzywny, ale jeżeli jest do wyboru, to artykuł 58 mówi po pierwsze, paragraf pierwszy rzeczywiście, po pierwsze kary bez pozbawienia wolności. I w ramach tego myślenia artykuł 37a, to ja nie wiem, czy to nawet Warchoł nie wymyślił tak naprawdę, mówi w ten sposób, to jest to, co dotychczas obowiązywało. Orzeczenie kary grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności może nastąpić w takiej sytuacji. Jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nie przekraczającą 8 lat, jeżeli tak jest to napisane, to oznacza, że tam może być również kara grzywny i kara ograniczenia wolności. Można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności, o której mowa tam w artykule, czy jak ta kara wolności ma się, kara ograniczenia wolności ma się realizować. Prace społeczne, potrącanie z naszych zarobków, czyli to też jest trochę kara finansowa, prawda? I to jest generalny przepis, który mówi nam, że jeżeli obrażamy prezydenta i tam jest przewidziana tylko kara pozbawienia wolności, to tak naprawdę to nie jest tylko kara pozbawienia wolności, ale to jest najczęściej jakaś kara grzywny niewielka, bądź w ostateczności kara ograniczenia wolności. A teraz co się dzieje? Co się dzieje przy niewielkiej zmianie, wydawałoby się, słówek? Pojawia się w miejsce tego jednego przepisu, który się składał z dwóch zdań, długi tekst i dwa paragrafy i jest takie brzmienie. Jeżeli przestępstwo jest zagrożone tylko karą pozbawienia wolności, nieprzekraczającą 8 lat, a wymierzona za nie kara pozbawienia wolności nie byłaby surowsza od roku, a wymierzona za nie kara pozbawienia wolności nie byłaby surowsza od roku, zaraz do tego wrócę, sąd może zamiast tej kary orzec karę ograniczenia wolności nie niższą niż od 3 miesięcy albo grzywnę nie niższą niż 100 stawek dziennych, jeżeli równocześnie orzeka środek karny, środek kompensacyjny lub przepadek. Zatrzymajmy się na tym kawałku, prawda? Co to znaczy, że ta kara pozbawienia wolności nie byłaby surowsza od roku? Ja rozumiem, że dla ludzi, którzy nie studiowali prawa karnego, już nawet dla tych, którzy studiowali prawo karne po 1997 roku, bardzo trudno jest się zidentyfikować z tym, do czego my tu tak naprawdę wracamy? Czym to śmierdzi i jaki to jest powrót?
To jest tekst artykułu 54 kodeksu karnego z 69 roku. Czyli to jest powrót do PRL-u lat najgorszych. Od stanu wojennego, ciężki czas, od stanu wojennego do 89 roku, kiedy ten system się zacieśniał, bo się sypał, więc może to jest jedyna nadzieja. Natomiast ten powrót do PRL-u w wydaniu Kaczyńskiego, Ziobry, jest jednocześnie takim bardzo silnym świadectwem, że nie chodzi o wymiar sprawiedliwości. Chodzi naprawdę o dyktat i trzymanie ludzi, przepraszam za to słowo, ale za twarz. Czyli nie powiedziałam, że za mordę. Choć nie wiem, czy oni o tym nie myślą. I teraz, jak to działało pod rządami kodeksu 69 roku? Nie działało. Dlaczego? Dlatego, że raptem tutaj sąd może. Sąd po prostu stosuje racjonalną politykę, jest kara pozbawienia wolności, można zamiast tego dać karę ograniczenia wolności, prawda? A tu sąd musi wiedzieć, że ta wymierzona kara nie byłaby surowsza od roku. Po pierwsze, jak on ma to wiedzieć i skąd on ma to wiedzieć? Czyli ten przepis był bardzo rzadko stosowany za PRL-u, ale dodatkowo on jeszcze musi wiedzieć, że zapadnie środek karny, kompensacyjny, przepadek, spaduwa. Nikt tego nie będzie robił, prawda? Czyli tak naprawdę pozbawiamy się możliwości zastosowania tej kary, znaczy zastosowania tego środka i niszczymy porządek kodeksu karnego, ten fundament, tą część ogólną, która mówi po pierwsze kara bez pozbawienia wolności. Macie myśleć. My jesteśmy krajem, w którym ludzie są traktowani jak śmiecie. W związku z tym, w którym mediacja działa słabo, w którym ofiarę przestępstwa, pieniądze ofiar przestępstwa przekazuje się ryzykowi, więc to też pokazuje poziom lekceważenia, prawda? I w związku z tym rzeczywiście jest takie nastawienie, że jeżeli nie orzeka się kary pozbawienia wolności, to się w ogóle kary nie orzeka. Źle to o nas świadczy. Natomiast tutaj zaczynają się dziać rzeczy zabawne. Póki co jest zrozumiałe, co powiedziałam. Pani profesor, to ja bym to porównał, tą konstrukcję do tego przepisu, który mówi o tym, kiedy można zastosować kajdanki przy wyprowadzeniu zatrzymanego. Mianowicie przepis generalny mówi, że jeżeli policja decyduje się na stosowanie kajdanek, to skuwa zatrzymanego z tyłu. Jeżeli jednak ten zatrzymany nie stwarza wrażenia, że chciałby stawiać opór, to się go skuwa z przodu. A jeżeli w ogóle nie ma podejrzenia, że będzie chciał uciekać, to się go w ogóle nie skuwa, prawda? Ale to są paradoksalnie wyjątki od reguły, chociaż reguła jest taka, że 90% ludzi w ogóle nie myśli o ucieczce, a pewnie 99% w ogóle nie myśli o tym, żeby stawiać opór, a mimo wszystko z wszystkich się skuwa z tyłu, prawda? Taka jest podkarolna. Więc ja rozumiem, że to jest przywrócenie tej logiki w procesie karnym, tak? Czyli zmuszenie sądu. Bo pan powiedział w tej chwili o praktyce, która jest perwersyjna. Czyli przepis, który czemuś służy, zaczyna się używać tak naprawdę w innym celu, żeby pokazać władzę, żeby poniżyć człowieka, żeby stworzyć wrażenie, prawda? Tutaj mamy sytuację poważniejszą. Sąd tego nie przeskoczy. No tak, w pełni sobie zdaję sprawę, dlatego że na sąd zostały nałożone elementy, obowiązek, analizy na podstawie danych, których nie ma. Prawda? Tak. Czyli właściwie żaden sąd nie będzie myślał, jaką ma wyorzec kompensatę, jakie zadośćuczynienie, jaką karę pieniężną, jakie ograniczenie wolności, kiedy będzie miał do wyboru tym, właściwie przymus skazania człowieka na bezwzględną karę więzienia. To jest oczywiste. Wziąć pod uwagę to, że najpierw zastosuje karę pozbawienia wolności. Więc jeżeli masz zastosować karę pozbawienia wolności, to dlaczego myślisz o innych karach? No tak, tym bardziej, że żeby orzec tę karę, trzeba mieć przesłanki, które są nieznane. Artykuł 37a to była dyrektywa generalna. Nie stosujemy kary pozbawienia wolności. A tu jest dyrektywa wyjątkowa, tak. Jak się namnoży całą masę różnych sytuacji, które ty sądzie musisz udowodnić, a jak nie to dyscyplinarka, brak spokoju, brak awansu, brak koleżeńskiego wsparcia, no to się wystawiaj. Przepraszam za jeszcze bardziej, powiedziałbym, kolokwialne określenie, po prostu ogon zaczyna kręcić psem, tak? Bo formalnie zasada jest, że nie orzekamy kary pozbawienia wolności, ale poprzez takie sztuczki właściwie stwarza się przymus na sądy, żeby tą karę orzekały. Gdyby istniał racjonalny ustawodawca i gdyby istniał Trybunał Konstytucyjny,
to ten przepis musiałby wylecieć. A ponieważ ta władza łamie konstytucję, to jest również złamanie konstytucji, sposób uchwalania tego przepisu łamie artykuł 123 i to jest też pokazanie takiego, jak powiedzieć, kulturalnie faka społeczeństwu. I jeszcze oszukiwanie, że robimy to dla was, a tak naprawdę mówimy, nie musimy się z wami liczyć. My będziemy narzucać swoją wolę, a procedury, reguły, to dla was, to dla was. My jesteśmy zawsze niewinni, bośmy sobie już zrobili przepisy, że za nic nie odpowiadamy. Te przepisy nie są po to, żeby wprowadzać porządek, tylko są po to, żeby was gnębić, o czym najlepiej świadczy paragraf drugi. Więc jeśli mogę, to jeszcze państwu chętnie pokazała. Wprowadzony nowy paragraf drugi mówi o tym, że przepisów paragrafu pierwszego, czyli tego, że można orzec inną karę niż karę pozbawienia wolności, nie stosuje się do sprawców, którzy popełniają przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego oraz sprawców przestępstw o charakterze terrorystycznym. I można powiedzieć tak. Ten ustawodawca jest głupi, działa w pośpiechu, nie ma tam ekspertów, ale można powiedzieć tak, oni wiedzą, co robią, ponieważ przepisy, które mówią o nadzwyczajnym złagodzeniu kary, czyli to jest artykuł 60 kodeksu karnego, mówi tak, nadzwyczajnego złagodzenia kary nie stosuje się do czynów zagrożonych karą pozbawienia wolności powyżej 5 lat, do których ma zastosowanie artykuł 37a. Czyli jeżeli już ktoś popełnił przestępstwo i objął go artykuł 37a, no to w stosunku do niego już się nie stosuje nadzwyczajnego złagodzenia kary. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje. Jeżeli w związku z tym ktoś ukradnie 1000 zł, no to nie będzie się do niego stosowało przepisu o nadzwyczajnym złagodzeniu kary. Ale jeżeli będzie bandytą działającym w zorganizowanej grupie przestępczej, a tak wygląda dzisiaj układ polityczny, to w stosunku do niego, ponieważ nie stosuje się artykuł 37a, będzie można zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Czyli więksi przestępcy będą łagodniej traktowani i być może to jest sygnał puszczony do zbirów przez obecnie rządzących, a nie tylko bezmyślność. I trzeba zakładać, że ustawodawca jest racjonalny, czyli że nie popełnia tak radykalnych błędów. To jest kolejna rzecz, prawda? To jest świadoma polityka karna. Świadoma polityka karna. Bandyci górą i nadzwyczajne złagodzenie terroryści, przestępstwo skarbowe, oczywiście, przestępstwo działające w zorganizowanej grupie, która ma na celu popełnianie przestępstw. W stosunku do nich nadzwyczajne złagodzenie kary mile widziane. Terrorystów mamy tam, również. Mamy tam dużo więcej, bo jeżeli ktoś na przykład 700 zł kradnie na porcję, to może wylądować na wiele lat w zakładzie karnym. To się mnoży. Przestępstwo? Znaczy dawniej kara pozbawienia wolności była nie dłuższa niż lat 15, później jest specjalna kara 25 lat pozbawienia wolności i kara dożywocia. Ci pałający chęcią dokopywania ludziom sadyści, rządni władzy, doprowadzają do tego, że można teraz wymierzać kary 20 lat, 16 lat. Kompletny nieporządek i właśnie ktoś, kto w porcjach będzie te 700 zł kradł, pójdzie siedzieć na wiele, wiele lat. Ktoś, kto je ukradnie naraz, maksymalnie do lat 5. Więc to nie jest tak, że tutaj jest brak sensu, tu jest sens. Ten kodeks karny jest nastawiony na płotki, bo też i one najczęściej wpadają do tej sieci. Duża ryba się przemyknie, ale na dodatek ta duża ryba dostała tutaj jeszcze szeroką furtkę, żeby w ogóle wypłynąć i nie zostać schwytaną. I nie wiem, czy rzeczywiście myślą o sobie w tym momencie ci ustawodawcy, czy też sądzą, że ich będzie obejmować ten przepis, który mówi, że oni nie popełniają po prostu przestępstwa, kiedy kradną, niszczą, marnotrawią nasze pieniądze i nasze dobra. Ale tak to wygląda na początek. Czy to było zrozumiałe?
Nie wiem, ale ja dla mnie zrozumiałe niestety, ale bo w ogóle nie chciałbym słuchać tego rodzaju wykładów, bo w ogóle chciałbym, żeby nie było takiego problemu. Ale też chciałbym zwrócić uwagę, pani profesor, ja obserwowałem politykę karną, na przykład wobec przestępców gospodarczych i muszę powiedzieć, że na przykład tą możliwość stosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary bądź niestosowania stosowano na przykład w rewanżu za coś, co można nazwać terminem prawniczym czynny żal, czyli tak naprawdę donoszenie na kolegów i te wszystkie areszty wydobywcze. Wydaje mi się, że to też jest element takiej polityki. Nie można porównywać. Nie można porównywać czynnego żalu do aresztu wydobywczego. Mhm. Areszt wydobywczy to jest zbrodnia popełniona na wymiarze sprawiedliwości i ludziach. Niedawno zmarł profesor Szaniawski, psychiatra, który o ironio był w 100% zawsze uczciwy i nigdy żadnej łapówki nie wziął. I tego człowieka wsadzono do aresztu wydobywczego i jest kolejną ironią, że po 89 roku ludzie, może nie będę ich wymieniać z nazwiska, puszczali teksty pod tytułem: w Polsce się uczciwych ludzi w więzieniach nie trzyma. Poklepywano mnie po plecach, że to oczywiście jest logiczny pomysł. To znaczy taki, żeby szukać takich kandydatów na senatorów i senatorki, które nie są kandydatami partyjnymi, tylko są wspólnymi kandydatami. Ja mam podobne doświadczenia, krótsze, być może bardziej intensywne. Jestem innego typu człowiekiem. Znaczy ja rozumiem, że pewnie różnica w naszych staraniach o to samo, mówię o obywatelskim senacie. Różnica między tymi naszymi staraniami była taka, że ja już wtedy stwierdziłem przed tymi wyborami senackimi, że należy żądać publicznie, otwarcie i tak dalej, podczas kiedy ty, o ile wiem, próbowałeś raczej koncyliacyjnych. Tak, to nas chyba różni konsekwentnie dość. No były dwie strategie. Jedna taka, żeby tego żądać, tupać, domagać się, i druga, która bardziej polegała na tym, żeby cierpliwie o to prosić i tłumaczyć, jakie są powody. Żadna z nich nie odniosła skutku, żeby było jasne. Pani profesor, to przekonanie o tym, że przynajmniej jeszcze parę lat temu obowiązujące, ja nie wiem jak teraz, pewnie już nie, że w Polsce w więzieniach nie siedzą niewinni ludzie, jednak moim zdaniem się dosyć mocno łączy właśnie z tą próbą wymuszania zeznań, wymuszania informacji od osób, które są objęte aresztem wydobywczym, bo moim zdaniem w tym trzymaniu ich w areszcie wydobywczym jest taka obietnica. Jeżeli, że tak powiem, zdecydujesz się na czynny żal w dalszej części procesu karnego, to wyjdziesz wcześniej. Jeżeli się nie zdecydujesz, to nie. I tak mi się wydaje, że to jednak jest coś w tym wspólnego. Że... Bardzo możliwe. Mnie chodziło o to, że czynny żal jest instytucją, którą prawo przewiduje. Areszt wydobywczy to jest przestępstwo wobec procedury i wobec ludzi. I tego prawo nie przewiduje, a to zaczęliśmy stosować. I to nie jest XIX wiek, tylko to jest 2005 rok Ziobro. No tak, ale to jest ciekawe, bo mi się wydaje, że być może w tym przemyślanym modelu, o którym pani mówi, że zmieniamy w ogóle logikę polityki karnej, de facto luzując przed sprawcą poważniejszych przestępstw, to być może właśnie jest w tym taki sygnał, że jeżeli będziecie współpracować, to spotka was nadzwyczajne zagrożenie kary. Jeżeli nie będziecie współpracować, nie macie co liczyć. Natomiast tak zwane płotki, no i nikogo nie interesują, w związku z tym niech siedzą. Tak? Mi się wydaje, że to w tej logice się właśnie dokładnie mieści. Czyli dochodzimy do tego, że ta zmiana, która została tu wprowadzona, została wprowadzona świadomie. Tak, została. No, ja myślę, że takie mogą być jej skutki. Czy oni nad tym się głębiej zastanawiali, trudno powiedzieć, ale jeżeli pani profesor mówi, że ten człowiek, który jest autorem tych kierunków zmian, prawda? Bo pewnie nie on pisał te wszystkie przepisy, bo z pozycji wiceministra sprawiedliwości nie daje się pisać wszystkich przepisów, ale rozumiem, że on nadawał ten kierunek, czyli pan profesor, pan minister Warchoł? Ja tego nie wiem. Ja tylko wiem, że na uczelni był to człowiek, który oczywiście miał świadomość tego, że prowadzona obecnie polityka w Ministerstwie Sprawiedliwości jest jak najgorsza i nie przyniesie dobrych skutków. No, to jest pewnie jakaś zaraza w tym Ministerstwie Sprawiedliwości panuje, bo o sędzium Piebiaku też się mówiło dobrze, zanim został ministrem. Był członkiem justicji i miał dobrą opinię do czasu, aż nie został wiceministrem sprawiedliwości. I to też jest bardzo ciekawe. Prawda? Bardzo charakterystyczne. Ponieważ zmiana kolejna, którą pan Warchoł promował w Sejmie, polega na tym, że jeżeli będziemy przeszkadzać w sposób nieprzyjemny prowadzącym online w telewizji nauczycielom, to będąc studentem, można również dostać
kary pozbawienia wolności. Ponieważ pan Warchoł powiedział, że wykorzystywanie internetu i tych wszystkich komunikatorów do niecnych gier i działań, które szerzą mowę nienawiści, są godne potępienia. To tak a propos pana Piebiaka i innych, którzy robili to, co robili, i chyba nic ich nie spotkało. Lekseto, no nagit, nie profesor. Nie, to nie jest. To nie mowa jest nienawiści to... cały czas jest karalna, oczywiście, to prawda. Pani profesor, ale jednak zejdźmy do konkretu, bo to jest dla bardzo ciekawe. Ja myślę, że to jest strasznie ważne, żeby do ludzi dotarło, że my mamy tak naprawdę całkowite przeorientowanie polityki karnej, z takiej, która ma zajmować się resocjalizacją. A w tej chwili ma się polityka karna zajmować jakimiś dziwnymi handlami podejrzanych z wymiarem sprawiedliwości i tak naprawdę bardzo restrykcyjnym stosowaniem przepisów wobec sprawców w gruncie rzeczy mniej poważnych przestępstw. A właśnie, to znaczy, jakie te przestępstwa rzeczywiście będą szczególnie dyskryminowane, tak? Bo nawet niektóre z nich z naszego punktu widzenia niekoniecznie są przestępstwem, na przykład aborcja, prawda, w uzasadnionym tak przypadku. Tymczasem znowu powszechna opinia jest taka, że właściwie w tej chwili nie ma możliwości, żeby za aborcję nie dostać kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Czy ona rzeczywiście mieści się teraz w tym zestawie przepisów? Mieści się. Zrobimy sobie dwa przykłady. To właśnie, dokładnie o to bym poprosił. Napaść i znieważenie prezydenta. Kto publicznie znieważa prezydenta RP, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Przy wcześniej obowiązującym artykule 37a wiadomo było, że to nie jest żadna kara pozbawienia wolności, ponieważ w istocie sąd ma do dyspozycji zamiast tej kary, bo przestępstwo jest zagrożone karą do lat 3, a tutaj jest do lat 8, możliwość po prostu wymierzenia kary ograniczenia wolności bądź kary grzywny. Tak? A teraz już nie. A teraz sąd musi wziąć pod uwagę, że jeżeli przestępstwo jest zagrożone tylko karą pozbawienia wolności nie przekraczającą lat 8, to się zgadza, a wymierzona za nie kara pozbawienia wolności nie byłaby surowsza od roku. No to teraz sąd będzie musiał uzasadniać, dlaczego w tym przypadku wymierzyłby karę niższą niż rok. I na dodatek musiałby jeszcze przewidzieć, że równocześnie będzie orzekał jakiś środek karny, środek kompensacyjny lub przepadek czegoś. Czyli sąd musi się zastanowić nad tym, czy na przykład reputacja prezydenta Rzeczpospolitej jest tyle warta, że należy za nią posadzić do więzienia, tak? Za nie, jej uszkodzenie. Że nie posadzić że, no do więzienia. Właśnie. Dawniej no tak, myślał nie, ale, o tym, że nie musi się no dobrze, się ale jak pomyśli, no damy mu 1000 grzywny i ten, no to wtedy rozumiem, że władza uzna, zaraz, jak to? Reputacja prezydenta jest ważna, 1000 grzywny? No nie, on musi siedzieć. Tak? No tak, ale tutaj jest kara niższa niż rok i to 1000 grzywny, a poza tym musi jeszcze orzec równocześnie środek karny, no kompensacyjny, tak, kompensacyjny, jakiś przepadek, prawda? Nie przejdzie. To samo macie państwo, jeżeli chodzi o całą masę przestępstw, od zabójstwa eutanatyczne, namowa do samobójstwa, przerwanie ciąży za zgodą, bo to żeśmy... Obecnie 152 artykuł mówi, kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy. Ustawa to jest ustawa z 1993 roku o planowaniu rodziny, która mówi, że przerwać ciążę legalnie można wtedy, kiedy zdrowie kobiety tego wymaga, kiedy ciąża jest z gwałtu, bądź też kiedy... Płód jest bardzo poważnie zagrożony. Tak, w takim stanie, że wiadomo, no że będzie albo bardzo zniekształcony, albo nie ma szans na przeżycie, prawda? No i teraz po pierwsze pytanie, czy rzeczywiście można to w ten sposób potraktować, zwłaszcza w kraju, w którym coraz więcej całych regionów sobie oświadcza, my nie wykonujemy aborcji, prawda? Czyli po pierwsze pozbawiamy tam jednego, a po drugie, no jeżeli zarzucimy takiemu lekarzowi, że wykonał tą aborcję niezgodnie z ustawą, albo płód przecież mógł się urodzić, być ochrzczony i umrzeć, jak chce pan Kaczyński, czy też zdrowie kobiety nie było w takim złym stanie, bo jednak żyje i przeżyła. Ja chcę powiedzieć, że ten przepis o zdrowiu kobiety jest taki sam w Polsce, jak i w Anglii. Tylko tam, jeżeli kobieta jest w depresji i nie chce być w ciąży, to jest wystarczający powód. U nas ona właściwie powinna umrzeć, żeby to się sprawdziło. Żeby udowodnić, dokładnie, że naprawdę... I w tym momencie mamy znowu tą sytuację. Dawniej, nawet jeśli to wchodziło w grę, no to
Czyli powszechna opinia, że ten przepis będzie penalizował nawet tak oczywiście niesprawiedliwe kary pozbawienia wolności, jak za znieważenie prezydenta, czy za aborcję w trudnej sytuacji. I również za błąd lekarski, powiedzmy sobie to otwarcie. No? Efekt jest taki, że teraz lekarz będzie się zastanawiał, robić czy nie robić, prawda? Narażać się czy nie narażać? Odesłać pacjentkę dalej, czy się podejmować? Najlepiej. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy widzimy, jak nękani, prześladowani są lekarze, którzy mieli nieszczęście mieć do czynienia z statusem pana Ziobry. To być może tu gdzieś jest w tle ta jego zemsta nad środowiskiem lekarskim. Pani profesor, no dobrze, to już może zostawmy to, ale właściwie penalizując karą bezwzględnego pozbawienia wolności coraz większe grupy przestępstw, czy ich potencjalnych sprawców, no nie trudno, nie sposób sobie wyobrazić, że to nie przyniesie skutków dla systemu penitencjarnego, znaczy dla zakładów karnych, które i tak już w tej chwili są przepełnione, bo jeżeli dobrze pamiętam, polskie zakłady karne może są w stanie przyjąć około 60 tysięcy ludzi, jeżeli dobrze pamiętam, może się mylę, ale w tej chwili jest, zdaje się, ponad 80 tysięcy osadzonych. W związku z czym to przepełnienie zaczyna być bardzo wyraźne. Ja zresztą widzę, że skutki tego są takie, że w latach 2016, 2017, 2018 mieliśmy najwięcej napaści na funkcjonariuszy służby więziennej, mieliśmy najwięcej buntów, mamy mnóstwo samookaleczeń, mamy mnóstwo przypadków zgonów w niewyjaśnionych okolicznościach. Prawda? W związku z czym już widać, że te skutki przepełnienia są bardzo wyraźny, ale rozumiem, że zapychanie jeszcze bardziej więzień skazanymi może jeszcze poważniejsze skutki spowodować. Ale w tym też jest pewna logika. Dopóki nie zrozumiemy, że to, co się dzieje w więzieniu, nie tylko odzwierciedla to, co się dzieje na wolności, ale i oddziaływuje na wolność, dopóty będzie nam trudno zrozumieć pewną logikę. Ja myślałam, że ten człowiek w ogóle nigdy w więzieniu nie był, ale to co teraz powiem, pochodzi od ludzi, którzy od dekad w tych więzieniach pracują. Oni mają pomysł taki, żeby wybudować kilka dużych więzień. W świecie buduje się jak najmniejsze instytucje, bo tylko wtedy można naprawdę zapanować i pracować z ludźmi. A my proponujemy molochy, bo przecież potrzeba miejsca odosobnienia, jak jest koronawirus. To tam będziemy przetrzymywać również ludzi. I dlaczego nie pójść w taką wspaniałą architekturę więzienną? To cuchnie pomysłem amerykańskim, ale nie ma pewności, że się tu nie przyjmie. Jak się wybuduje, to się zapełni. A zapełnić można z jednej strony tymi, którzy są niewygodni, a z drugiej strony tymi, którym postawimy zarzut, że ukradli 700 zł. Na pewno część ludzi takich będzie. No. I nie chciałabym być okradana, ale... Trudno mieć wątpliwości, że jeżeli już w tej chwili mamy przeludnienie w skali 20 tysięcy, że tak powiem, nadmiarowych więźniów, to że nie sposób zapełnić jakiegoś więzienia na 20 tysięcy, prawda, natychmiast. A to też znaczy, że w dużym więzieniu dużo trudniej się panuje nad drugim życiem. Jeżeli jest drugie życie, to znaczy, że tak powiem, więźniowie resocjalizują sami siebie, czyli trudno sobie wyobrazić gorsze tego efekty. My nie mówimy o resocjalizacji bardzo dawna i nie należy mówić o resocjalizacji. Przestańmy udawać, pan to wie najlepiej, przestańmy udawać, że więzienie to jest takie miejsce, w którym się produkuje aniołów. Nie idzie się uczyć latania w łodzi podwodnej, a to jest łódź podwodna. W związku z tym to, co mamy zrobić, artykuł 67 Kodeksu Karnego Wykonawczego, to wzbudzić w skazanym wolę współdziałania w kierunku przystosowania go do tego, aby na wolności nie łamał przepisów. A wszystko, co ten więzień widzi dookoła siebie, to, że dookoła ludzie, którzy mają władzę, łamią przepisy i pozostają bezkarni. Nie oszukujmy się. No, pomnikiem obecnej współczesnej resocjalizacji w Polsce jest pewnie Stefan W., czyli zabójca prezydenta Adamowicza, bo właśnie po nim najbardziej widać chyba skutki resocjalizacji. Ja nie sądzę, że on jest pomnikiem akurat tego. Ja myślę, że to jest człowiek, który był bardzo świadomie podburzany do tego, aby to zrobić, i to się bierze z tonu, jaki władza narzuca. Władzy wolno mniej. Władza się musi liczyć z tym, że jeżeli sobie pozwala na odczłowieczanie, jeżeli sobie pozwala na szczucie, jeżeli sobie pozwala na nienawistne, pełne przemocy wystąpienia, to oznacza, że daje sygnał, ton, co wolno. Przyzwolenie. I jeżeli prowadzi kampanię nienawiści skoncentrowaną na jednym człowieku, gdzie się składa całą odpowiedzialność za zło, jakie mnie spotyka, na tego człowieka,
a następnie wypuszcza się kogoś, kto wyraźny jest sygnał, że wypuszczony być nie powinien, bądź też powinien być poddany leczeniu? No, gdyby w więzieniach stosowana była prawidłowa resocjalizacja, to najprawdopodobniej ktoś by zauważył, że ten człowiek ma skłonności do, powiedziałbym, nadmiernego stosowania przemocy i że jest pod tym względem groźny, tym bardziej, że już w trakcie procesu później okazywało się, że on dawał takie sygnały, nie tylko udawał wariata, ale również dawał sygnały, że ma problemy właśnie z nadmierną skłonnością do stosowania przemocy i w ogóle ćwiczył jakieś sztuki walki, prawda, między innymi po to, żeby się przystosować do tego świata, który mu się wydawało, że jest za murami, a jest bardzo brutalny. Pani profesor, ja chciałem jeszcze zapytać, Paweł, przepraszam, ja jestem rozkojarzony, bo ty chciałeś, żeby ten wątek rozwinąć, tylko ja już nie wiem, jaki wątek. W głowie miałem to na początku. Nie, bo to już było, to już przeszło. Wybory i sposób rządzenia dekretami. A, no właśnie. Mhm. Poczekajcie, w takim razie, jest ktoś na ciebie, to teraz właśnie. Pani profesor, kolejny wątek, że właściwie to, że w Polsce się rzekomo walczy z koronawirusem, czy naprawdę walczy z koronawirusem, to ja muszę zwrócić uwagę na taką rzecz, że ogromna część przepisów, a szczególnie takich, które ograniczają wolności i swobody obywatelskie, jest wprowadzona nie tyle ustawami, tylko powiedziałbym na bardzo wątpliwej podstawie delegacji ustawowej przez rozporządzenia. Można mieć takie wrażenie, że to jest takie ćwiczenie kultury prawnej, ćwiczenie także pewnie parlamentu, w tym, żeby wiele uprawnień, których do tej pory rząd nie miał, żeby przeprowadzić na rząd, między innymi po to, żeby ominąć prezydenta jako człowieka, który podpisuje ustawy. No przecież prezydent nie podpisuje rozporządzeń. Czy nie wydaje się pani profesor, że to jest taka, taka ścieżka dojścia do tego, że jeżeli by doszło, że z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości prezydent będzie niewygodnym prezydentem, to żeby go omijać, a zresztą no, miejmy wrażenie, że jednak prezydent, no, nawet jeżeli będzie wsparty przez Senat, to jednak nie jest to jeszcze taki poziom aspiracji polskich demokratów, żeby można było odwrócić te wszystkie procesy psucia prawa i niszczenia praworządności. Czy podziela pani takie przekonanie, czy jest, pani profesor myśli, że jednak ten wymiar sprawiedliwości i wymiar, jakiś porządek ustawodawczy, jakaś kultura ustawodawstwa jednak będzie mogła to powstrzymać? Pandemia powstrzymuje się tylko dwoma sposobami. Pierwszy to są testy, drugi to jest pełna informacja. My nie mamy ani jednego, ani drugiego. Była mowa o tym, że jesteśmy świetnie przygotowani do pandemii. Okazuje się, że nie jesteśmy. I następnie jesteśmy w grupie państw, które wykorzystują koronawirus do dyktatury i niszczenia demokratycznego porządku. Ja mam spis tych państw. Pierwsza jest Rosja, druga jest Kambodża, trzecie są Chiny, czwarte Filipiny, piąta Uganda, szósta Polska. Za nami jest Ghana, Białoruś i parę innych państw. Więc to jest rozpoznane i między innymi to, dlaczego się tak dzieje, to te ustawy i te rozporządzenia są tego częścią. Powinien być wprowadzony stan klęski żywiołowej, konstytucja to przewiduje, mamy ustawę dotyczącą klęski żywiołowej, która daje znacznie mniejsze odszkodowania, wbrew temu, co mówił Gowin, niż przy braku takiej ustawy. Tymczasem nam się mówi, że można wprowadzić stan epidemii, nie jest to prawdą, można ograniczyć wolności obywatelskie, nie jest to prawdą i można pisać ustawy, które nie są ustawą, bo nic nie regulują, tylko dają delegację do tego, aby na niższym szczeblu robić to, co należy robić w ustawie. No tak, ale ta delegacja ustawowa, się na to zwracam uwagę, na dobrą sprawę w delegacjach ustawowych, tych ustaw antykoronawirusowych, powiedzmy takiej nazwijmy, nie ma żadnych delegacji do rozporządzeń właśnie takich, które ograniczają wprost prawa i wolności obywatelskie, takie jak na przykład zakaz zgromadzeń w ogóle, albo sankcje karne, de facto sankcje karne robione na podstawie procedur administracyjnych, bo nadawane, znaczy w tej chwili powiedziałbym najskuteczniejszą policją polityczną w Polsce stał się sanepid dzięki temu, prawda? Ale no właśnie, co z tymi ustawami, znaczy z tymi rozporządzeniami? Właściwie one są właściwie nieważne, bo one w ogóle nie mieszczą się w logice polskiego prawa. To co? To na przykład co powinien zrobić prezydent, żeby spróbować te rozporządzenia są świadectwem tego, że niestety państwem demokratycznym jesteśmy już tylko na papierze. My się możemy trzymać tej konstytucji
i broń Boże nie proponować jej zmian, po to, żeby widzieć, do jakiego stopnia się to łamie, ale na dzień dzisiejszy Polska nie jest państwem demokratycznym. Państwa, to naprawdę idzie w kierunku potwornego chaosu i dyktatury, ponieważ to wszystko, o czym Pan mówi, jest z punktu widzenia konstytucji, złamaniem konstytucji, ale z punktu widzenia praktyki, nakładają na nas kary, wsadzają nas do aresztu, biją i nie pozwalają demonstrować, czyli tak naprawdę trenują sobie państwo policyjne. Tak, to prawda, że trenują, bo też policjanci mówią, że zachowanie różnych formacji policyjnych w trakcie różnych protestów sugerują, że oni się ćwiczą do czegoś dużo poważniejszego. Ale nadal chciałbym wrócić do tego pytania. Znaczy, no co? No, zmieni się prezydent. Będzie demokratyczny prezydent. Będzie prezydent, który jest przywiązany do wartości praworządności. Co on może z tym zrobić? Czy on może zwołać radę gabinetową i powiedzieć, drogi rządzie, albo cofniesz te wszystkie rozporządzenia sprzeczne z prawem, albo ja nie podpiszę już żadnej ustawy? Co on może zrobić? Może zrobić bardzo wiele. Może narzucić inny ton, może mówić innym językiem, może nie podpisywać ustaw, które są niezgodne z konstytucją, może inicjować zmiany ustaw. Także to jest początek. Przepraszam. To jest początek zmiany cywilizacyjnej. No oczywiście. Oczywiście. No ale te przepisy tych rozporządzeń będą obowiązywać. No to co on ma zrobić? To on ma, ale na przykład co on będzie robił? Jeżeli ktoś będzie szedł do więzienia za znieważenie prezydenta, czyli jego, tak? Tylko on nie będzie o tym decydował. On nawet nie będzie o tym wiedział. To co on może zrobić? Ułaskawić tych wszystkich ludzi grupowo, tak? Co ma robić? Żeby nie zgrać na się od niego. Nie jest taki prosty. I pamiętajmy o tym, że to, co zaczął robić Duda, było złamaniem konstytucji. Ponieważ prezydent nie może zastępować sądu, pozbawiać sąd problemu i nie może ułaskawiać kogoś, kto nie jest jeszcze winny. Ułaskawiając tego człowieka, nie tylko złamał konstytucję, ale powiedział, pan Kamiński jest przestępcą, bo tylko przestępcę można ułaskawić. Więc ja bym nie liczyła tak mocno na to, że ten instrument zacznie być szeroko wykorzystywany. Ja bym bardziej liczyła na to, że jednakże prezydent, który będzie patrzył na ręce Sejmowi, wymagał zupełnie innej pracy, jeżeli chodzi o proces legislacyjny. Rozpocznie inny proces komunikacji się Polski z krajami dookoła nas. My musimy pamiętać, my psujemy Unię Europejską. To nie jest tak, że Unia Europejska ma nam coś dać, to my na dzień dzisiejszy niszczymy budowlę, która gwarantuje tak naprawdę bezpieczeństwo w Europie. Czas zacząć myśleć nie tylko o sobie. My na razie bardzo dajemy zły przykład pozostałym i psujemy pewną kulturę prawną. Nowy prezydent, dobry prezydent może to odzyskać. W Polsce doprowadzenie do tego, aby zgodnie z artykułem 25 Konstytucji, doprowadzić do porządku i rozdziału tego, co kościelne i tego, co państwowe, zmieni bardzo wiele. Zmieni bardzo wiele. No to chyba trzeba zmienić konkordat chociaż. Akurat. Nie, nie trzeba. Konkordat trzeba przestrzegać. Mhm. My nie przestrzegamy konkordatu. Konkordat w artykule 1 wymaga tego, żeby prawo każdego z tych obcych sobie państw było przestrzegane. My go nie przestrzegamy. Mhm. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapraszam do następnych programów Obywatele News, ale też przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować Pani Profesor za bardzo ciekawy wykład, którym podkreślam, bardzo ciekawych rzeczy się dowiedziałem, nawet jako były student prawa, o tym, że właściwie my rozmawiamy nie tylko o konkretnych przepisach, które czasami najbardziej opinię publiczną bulwersują, tylko naprawdę o kulturze stosowania prawa i bardzo, bardzo nieprzyjemnej, niepotrzebnej i niesłusznej zmianie polityki karnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Paweł Kasprzak, Obywatele News. Dzień dobry. Dzisiaj jest z nami w studiu Kuba Wygnański. Kłaniam się. Postać niezwykle ważna dla ruchu polskich stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Aktualnie Kuba jest prezesem zarządu Fundacji Stocznia.
był, pełnił wiele bardzo różnych funkcji społecznych w Radzie Pożytku Publicznego, był w Radzie Programowej TVP swego czasu. Nawet człowiek, który niejedno w Polsce widział od bardzo specyficznej strony, takiej strony obywatelskiej, która jest mi po pierwsze bliska, sam jestem z nią związany od niedawna. Natomiast bardzo intensywnie i to jest człowiek takiego etosu, który jest mi bardzo bliski, który mam wrażenie dzisiaj w przededniu plebiscytu, jak mówią jedni, albo też wyborów prezydenckich, jak mówią drudzy, moim zdaniem ten etos jest bardzo zagrożony. Ja mam osobiście poczucie sporej klęski, jeśli myślę sobie o wszystkich tych postulatach, w imię których w ciągu ostatnich 5 lat występowałem. Klęska to może jest za dużo powiedziane, bo nigdy nie miałem specjalnych złudzeń na temat kondycji instynktów demokratycznych w polskim społeczeństwie. Natomiast no cóż, to nie jest tak, że te instynkty mamy jakoś szczególnie silne i moim zdaniem to się objawia. Ale chciałem zacząć może od tego, co mnie zdziwiło. Nie bardzo, ale trochę mnie zdziwiło. Działacz obywatelski, działacz społeczny, tak masz napisane sobie w Wikipedii, ma wszędzie na świecie, w Polsce być może nawet zwłaszcza, taki imperatyw, taki obowiązek, żeby nie opowiadać się po żadnej partyjnej stronie, w żadnych politycznych sporach, żeby się koncentrować raczej na bardzo podstawowych standardach demokracji. Napisałeś ostatnio tekst na Facebooku, który wywołał sporą dyskusję, w którym popierałeś kandydaturę Szymona Hołowni. Możesz się wytłumaczyć z tego? No tak, tylko jak to mówisz wytłumaczyć, to tak jak ja bym był, miał poczucie wina, w ogóle go nie mam. Tak. Zrzeszyłeś, no nie? Nie, nie zrzeszyłem. I żeby, tak, to rzeczywiście trzeba sobie pewne rzeczy. To, że ja mam epizod bardzo ostrego zaangażowania w politykę i to jest 80, znaczy przed 89, 89. rok. Komitety obywatelskie. Komitety obywatelskie, nosiłem teczkę za Heniem Wójcem i organizowałem kampanię. I to tak przetrwałem w tym do czasu wojny na górze. Ale ty uważasz, że to się da zdefiniować politycznie w takich współczesnych kategoriach? Dla mnie to była oczywista sprawa, walka o demokrację. Tak, ale no właśnie ja wtedy wysiadłem z tego tramwaju w czasie wojny na górze. W czasie wojny na górze. Tak, bo ja miałem wtedy, ja nie mogłem pojąć dlaczego, a aktorzy są w dużej mierze ci sami. Ci sami są suflerzy, ci sami aktorzy. Tak. Ruch Komitetów Obywatelskich to był ten, i to jedna z tych rzeczy, którą ja tak rozumiem i to jest moja taka, powiedziałem, organiczna sympatia też do ruchu Szymona Hołowni, to, że tam jest, wydaje mi się, coś autentycznego i organicznego, tak bym powiedział, i jakoś poczułem taki do tego sentyment. Później przez wiele lat ja się zajmowałem tą sferą obywatelską w takiej nadziei, nie sądzę, żebym tutaj cokolwiek złamał. Nigdy nie byłem w żadnej partii i nigdy nie kandydowałem do żadnego urzędu i chyba nie zamierzam. Mhm. Nie wydaje mi się, żeby etos obywatelski zakładał brak posiadania preferencji, w żadnym wypadku. Myślę, że te preferencje, jedyne co ja zrobiłem przecież, to tylko, że powiedziałem, jakie je mam. Myślę, że ono polega na tym rozróżnieniu, czy chcesz rządzić, czy być dobrze rządzony. Więc ja chciałbym być dobrze rządzony. Tak. Nie zabiegam o to, nie mam chyba do tego specjalnych kompetencji. W tej sprawie przekroczyłem to, bo oczywiście znacznie bardziej komfortowo dla mnie. Już po tylu latach, które spędziłem pielęgnując to, że no ten rodzaj, który jak widzę, ty też temu uległeś, taki, że to jest rodzaj jakiejś takiej, takiej w sensie medycznym prawie jałowości, takiego braku zajmowania. No ale to jest nieprawda, przecież ludzie mnie znają i wiedzą, że ja poglądy mam. Po raz pierwszy powiedziałem wprost, na kogo chciałbym głosować i wyjaśniłem to w tym bardzo długim rzeczywiście wpisie. No i tam jest, jeśli chcesz, czy chcecie poznać motywy, no jeden jest taki, że jednak chciałbym, żeby lokator bardzo się zmienił. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo potrzebne. Akurat w przypadku Szymony Hołowni są różne elementy, jeden jest chłodną kalkulacją, ale ona nie jest w żaden sposób oryginalna, to znaczy wydaje mi się, że wybory prezydenckie to są takie, które no jednak trzeba wygrać 50+, więc ktoś, kto zasiada do tego pojedynku, do debaty, no musi mieć łyżkę, jeśli mogę być tak długą, żeby sięgnąć na tamtą stronę, bo inaczej to po prostu nie ma sensu. To jest bardzo taki silny, pragmatyczny argument. I drugi jest taki, że musi mieć stosunkowo mały elektorat negatywny, to po pierwsze. Po drugie, i to nie jest nowe, bo chyba nawet razem rozmawialiśmy o tym w przypadku Senatu. Ja jestem bardzo długo pielgrzymuję między bardzo różnymi politykami, to nie jest naprawdę pierwszy epizod. Próbując
ich namówić do tego, żeby, co są, no i to idiotycznie brzmi, bo nie chcę brzmieć protekcjonalnie, że ja im mówię, co mają zrobić, ale z wieloma rozmawiam na ten temat, oni to co więcej rozumieją, że jest logika rywalizacji, logika partyjna i taka jest natura polityki. Tego nie ma co zmieniać. Partie są potrzebne, po to zostały wymyślone. Zostały wymyślone po to, żeby instytucjonalizować rywalizację, to nie jest to samo, co konflikt. Mhm. Natomiast są takie momenty i tryby w polityce, gdzie powinien, nie ma tu takiego guzika, być taki rodzaj switchu, który przekłada to z rywalizacji na kooperację. Senat jest dobrym przykładem, bo gdyby było tak teraz, on jest tam, jest jeden głos przewagi. Mhm. Ja wtedy, zresztą publicznie o tym mówiłem, chodziłem od jednego miejsca do drugiego, gdzie wszędzie poklepywano mnie po plecach, że to oczywiście jest logiczny pomysł. To znaczy taki, żeby szukać takich kandydatów na senatorów i senatorki, które nie są kandydatami partyjnymi, tylko są wspólnymi kandydatami. Ja mam podobne doświadczenia, krótsze. Być może bardziej intensywne. Jestem innego typu człowiekiem. Znaczy ja rozumiem, że pewnie różnica w naszych staraniach o to samo, mówię o obywatelskim senacie. Różnica między tymi naszymi staraniami była taka, że ja już wtedy stwierdziłem przed tymi wyborami senackimi, że należy żądać publicznie, otwarcie i tak dalej, podczas kiedy ty, o ile wiem, próbowałeś raczej koncyliacyjnie. Tak, to nas chyba różni konsekwentnie dość. No były dwie strategie. Jedna taka, żeby tego żądać, tupać, domagać się i druga, która bardziej polegała na tym, żeby cierpliwie o to prosić i tłumaczyć, jakie są powody. Żadne z nich nie odniosło skutku, żeby było jasne. Chciałem tylko zapytać o taką jedną rzecz, bo szczerze mówiąc to mi chodzi po głowie. To nie jest coś, co mamy wpisane my, Obywatele RP, w program działania, ale sam zaczynam o tym myśleć, dochodząc do takiego wniosku, że wszystko to, wszystkie te nasze wysiłki i zabiegi są nieskuteczne, dopóki nie zaczniesz kandydować całkiem po prostu. Myśmy próbowali sformułować program reformy konstytucyjnej państwa, widząc w urzędzie prezydenta, w tej właśnie bardzo specyficznej sytuacji, w której jesteśmy obecnie, ogromną z tym związaną nadzieję. Ona między innymi też z tego wynikała, że w parlamencie mamy ten podział pół na pół z przewagą PiSu, tak, w Sejmie. W związku z tym żaden prezydent z żadnym partyjnym zapleczem nie będzie miał wystarczającej władzy, żeby swoją wolę narzucić, tak, Sejmowi, o ile pisowska, bo to się też może zdarzyć, o ile pisowska większość się w tym Sejmie nie rozpisze. A we współpracy z Senatem on może na przykład zarządzić referendum. To jest tam wiele takich instytucji, zgoda. I myśmy sobie wyobrażali, że taki program zgody narodowej, taki program naprawdę gruntownej reformy państwa, czyli taki, która naprawia te fundamenty demokracji, które najwyraźniej zawiodły, doprowadzając do zawalenia się demokracji w 2015 roku, tak to bym sformułował, że to się da zrobić właśnie taką prezydencką reformą. Nikt w ogóle nie chciał słuchać, ale wiesz co, myślę, że czegoś takiego nie ma. Ja tylko chcę, bo konkluzja tego mojego, przepraszam, zawiłego rozumowania jest taka, że kto wie, czy nie powinniśmy pójść do Sejmu reformy konstytucyjnej jako ruchy obywatelskie. To nie da się wejść dwa razy do tej samej rzeki. To nie będą komitety obywatelskie, z którymi miałeś przygodę. No, ale coś w tym rodzaju należałoby sklecić. Znaczy, mnie się wydaje, że też z całym zdaniem dla logiki demokracji partyjnej, no, partie nie będą sędziami we własnej sprawie, nie uzdrowią się same, a to jest bardzo chory ustrój w polskiej rzeczywistości, że tu należy im wyznaczyć reguły gry, a potem pozwolić im grać. Że taka klasyczna definicja liberalnej polityki, która na tym polega, że oto obywatele zawierają kontrakt z rządzącymi, stawiając im bardzo wyraźne ograniczenia ich władzy, że to jest dopiero przed nami, to w Polsce nigdy nie nastąpiło. No, i symptomów tego jest no, bez liku, takich rozmaitych ustrojowych, że nie chcę w to wchodzić. W każdym razie chciałbym zapytać, co byś powiedział na taki pomysł jednak, żeby spróbować, bo myślę sobie, że niezależnie od tego, jakim rezultatem skończy się to głosowanie, tak, czy wygra Duda, czy antyduda, to ten program obywatelski, który ja mam w głowie i w sercu, pozostaje ten sam. Znaczy trzeba iść do parlamentu, do Sejmu Wielkiego, kiedyś Adam Szłapka tak to określił, co innego trochę mając na myśli, ale bardzo fajne to jest określenie, iść do Sejmu Wielkiego jako obywatele po to, żeby zreformować kraj, żeby zreformować konstytucję, bo też taka myśl chodzi mi po głowie, że no jednak tę konstytucję odrzuciła ta połowa Polaków, która głosuje na PiS. Po prostu. Więc ta konstytucja może być lepsza, gorsza, ale przede wszystkim to musi być taka konstytucja, którą akceptują obie strony, bo inaczej się nie dogadamy.
No nie, bo tu jest tak dużo wątków, że nawet nie wiem, gdzie zacząć. Bo wiem też, pewnie uwaga jest jakoś pierwszy to jest element tego, żeby w systemie istniały w ogóle jakieś zabezpieczenia. To jest bardzo ważne i trzeba powiedzieć, no, że cały właściwie świat instytucji politycznych, on jest i zawsze był wyrazem pewnej sceptyczności co do, powiedziałbym, natury człowieka i jego intencji. Jak to chyba Kant powiedział, trzeba stworzyć instytucje takie, w których dałoby się rządzić nawet narodem diabłów. To znaczy, że one nie wynikają z tego, że my jesteśmy lepsi, a oni są gorsi, że tu są, tak się da podzielić, tylko no, że istnieją różnego rodzaju pokusy, ekscesy władzy i tak dalej. I po to zbudowaliśmy, przepraszam, to jest elementarz, ale cały zestaw instytucji. Parlamentaryzm, czyli coś, co jeśli założymy, że istotą polityki jest spór i załóżmy tak, a nie konsensus, i że naturą demokracji jest no, raczej takiego no, no, mierzenie się z tym i ono może być dobroczynne, chyba że się wymknie spod kontroli. Stworzyliśmy parlamentaryzm, stworzyliśmy instytucję Trybunału Konstytucyjnego. Przepraszam, co stworzyliśmy, bo nie stworzyliśmy. Znaczy mówię, że właściwie ten wysiłek, właściwie większość tych instrumentów, które jest w Konstytucji, włączając nawet media publiczne, byłeś łaska wspomnieć, że ja rzeczywiście byłem i przez 6 lat przewodniczącym nawet tej Rady Programowej i w poprzedniej telewizji zrezygnowałem, bo wydawało mi się, że ten rodzaj robienia polityki mediów publicznych, który polega na tym, że rozmawialiśmy, większość naszego czasu spędzaliśmy na dyskusji, czy parytet Pośpieszalskiego i Lisa jest odpowiedni. Znaczy telewizja została ustanowiona jako rodzaj tak. Kwotowej reprezentacji różnych sił. No tak, to ale jest to, o czym ja myślę. To teraz, bo jednak te bezpieczniki, które zbudowaliśmy w Konstytucji, one są niewystarczające. Ja bym powiedział, że mają bardzo istotną... Są wyłącz... W tej chwili są wyłączone właśnie poza funkcją rzecznika, który będzie z nami do września. Czy kiedykolwiek były wystarczające, bo jak coś my spędzili 5 lat powtarzając o trójpodziale władzy, rozmaite gniewne i bojowe hasła, to mieliśmy na myśli dwupodział władzy. Znaczy kontroli rządu przez parlament na przykład nie mieliśmy w III RP nigdy tak naprawdę. Ja słyszę teraz od politologów rozmaitych takie wyjaśnienie, że właściwie to jest norma w Europie. I że to być może jest ta monteskiuszowska ortodoksja jest przestarzała. Mhm. Natomiast no, dobrze tylko, że być może tak jest, że to jest norma w Europie, tylko że znaczy my nie jesteśmy aż takim wyjątkiem na europejskim tle, jak się nam na ogół wydaje. Znaczy, populizm wszędzie rośnie w siłę, zaufanie do polityki spada wszędzie. Tak. Frekwencja wyborcza spada też wszędzie. No to być może powoływanie się na normy cywilizowanego świata ma jednak ograniczony zasięg. To znaczy, no tak, ale w tej chwili, mimo że one były ułomne, to właściwie wszystkie instytucje, one lepiej lub gorzej, to zawsze jest stopniowalne. Nie jest tak, że one były tylko pozorne. No właśnie teraz zbliżamy się do takiej fazy, która... Ja nie jestem historykiem, jestem socjologiem, ale był taki moment w historii Rzymu, w którym Republika przekształcała się powoli w cesarstwo, umarła po prostu. I on się nazywa pryncypatem. I tam występuje taka postać tego pryncypi, pierwszego obywatela, który jest wszystkim. Jest pretorem, jest kapłanem, wyznacza senatorów, ale może nawet wetować ich opinie, ma prawo do gwardii pretoriańskiej, no i tak jest wszystkim po prostu. I te instytucje republiki bardzo długo istniały. Natomiast no, oczywiście nie miały już z republiką nic wspólnego, więc mi się wydaje, że i jeden rzecz to jest to naprawić wewnątrz zestawu narzędzi, które mamy i prezydent w tej chwili taki, i senat też. Senat i widać już w tej chwili, jak to się zmienia. Oczywiście mając maksymalistyczne postulaty, byłoby trudno, ale to, że w poprzedniej kadencji ustawę można było uchwalić przez 2 godziny 20 minut, wydaje mi się... Załatwia rozporządzeniami, no bez no nie, ale senat już w tej grze, na tej grze planszowej senat ewidentnie odgrywa. Już wiele rzeczy się nie zdarzyło właśnie dlatego. I mi się wydaje, że to trzeba zrobić. I pierwszym przyczółkiem jest Senat i to, w jaki sposób funkcjonuje. No tam mógłbym zrobić całą listę. Autorytet, czas na dyskusję, możliwość przeprowadzenia własnych prac, studia, no i tak dalej. Zawracanie projektów. Oczywiście on nie jest skut, on może tylko kupić czas, bo to jest w tej grze, w produkcję to jest tylko czas, te 30 dni, bo ta sama jasne. Większość odrzuca. Ale ma na przykład istotną kompetencję w dziedzinie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich. Znaczy trzeba bardzo specyficznie obejrzeć sobie różnego rodzaju malutkie wziątki, jakie tam są. Prezydent ma znacznie oczywiście silniejszą pozycję. To jest pewna asymetria w Polsce, albo bardzo silny mandat społeczną, słabą tą część egzekutywną, ale jeśli chodzi o kontrolę procesu i poprawności, ma bardzo potężne narzędzia i może moim zdaniem to zrobić. I tu dochodzimy do tego, nie chcę jakoś obsesyjnie do tego wracać, co z tym Szymonem Hołownią, no bo on bardzo często mówi o tym i chyba rozsądnie mówi o tym, że
w świecie, w którym zgadzamy się na rywalizację, używając takiej metafory samochodowej, wszyscy, i to jest natura tej polityki, łapią i szarpią za kierownicę, tam już dawno nie ma ani hamulców, ani pasów bezpieczeństwa. I one muszą być, bo inaczej to wyleci po prostu w powietrze. Więc ktokolwiek będzie tam mieszkał, i to jest jakby strukturalna przewaga Hołowni nad innymi kandydatami, o których ja zresztą większość lepiej znam niż Hołownię. Lepiej znam niż Hołownię, naprawdę, i nie uważam, żeby byli złymi kandydatami. Nie wiem, czy to jest Trzaskowski, czy najdłużej znam chyba Kosiniaka, o którym miałem wątpliwość, jest bardzo dobrym państwowcem, i tak dalej. Mi się wydaje, że też byłby bardzo dobrym prezydentem. No dobrze, no i tkwi w jakimś mechanizmie, który powoduje zachowania, które no już dobrze znamy, nie chcę tego komentować. Ale myślę, że nawet gdyby się udało jakoś dotrzeć do tego pałacu, to wydaje mi się, że ważne jest też, że ci, którzy zawdzięczają to, i to jest naturalne, strukturą partii, tym ludziom, mają bardzo dużo długów też do spłacenia, i myślę, że jeśli wierzymy, że ten pałac prezydencki byłby jakimś momentem, zaczątkiem zmiany, to dobrze, żeby on mógł być meblowany naprawdę na nowo, a nie w oparciu o ten bo ja mniej więcej wiem, kto tam będzie mieszkał, i to nie jest zarzut. Ci ludzie po prostu tak mają i od wielu lat nie byli zdolni do jakiejś fundamentalnej innowacji, bo ona zawsze kwestionowałaby ich nawyki. I mi się wydaje, to jest to, o czym mówiłem, że często, że one się nie uzdrowią same, no, że one są swoim własnym lekarzem. No ale teraz dochodzimy do tego, czym na co dzień się zajmuję, widywali na co dzień. Znaczy do tej kwestii tego, że w ogóle demokracje w takim modelu, jaki my dotychczas znamy, one na dwa sposoby, nie wiem, czy zawodzą, czy mogą być reformowane. Jeden to jest ten, z którym mamy do czynienia w tej chwili, to jest to, no to nie jest na wykład o Karlu Schmidcie, no ale ten pomysł, że w ogóle w świecie polityki najważniejsza jest wola polityczna i że instytucje są, że demokracja liberalna w ogóle jest wewnętrznie sprzeczna i niemożliwa, no to jest wywód Schmidta sprzed mniej więcej 100 lat, wtedy jak upadała Republika Weimarska. Znaczy ja tylko tyle chcę powiedzieć, że ja słyszę duchy Karla Schmidta po naszej stronie, tak? Że wola polityczna, że patrzę na memy facebookowe przedstawiające Rafała Trzaskowskiego, też go lubię, na tle płomieni, i ten z napisem, ten facet rozpalił w nas ten ogień, to po prostu we mnie to budzi zgrozę. Znaczy, Rafał Trzaskowski w tym sensie może stać się nie tylko zakładnikiem swojego własnego zaplecza partyjnego, czego się potwornie boję, ale również tego właśnie wzmożenia, którego jesteśmy świadkami teraz. To jest druga część moich pytań, ale bym chciał powiedzieć, się dopytać, bo w końcu nie wiem. Tak. Czy ty uważasz jednak, że to całą nadzieję trzeba lokować w kimś, co się tak cudownie objawi, jak się objawił Szymon Hołownia. Rzeczywiście się objawił. Ja nie chcę oceniać tej kandydatury, poza tym, że to był jedyny z kandydatów, który się zgodził na udział w debacie tu, w tym studiu. Co, no, przychwała mu za to. To była bardzo ciekawa rozmowa. Więc to jest koncyliacyjny facet, no przynajmniej po tych deklaracjach sądząc, tylko że żaden inny z kandydatów nawet deklaracji nie był w stanie z siebie wydukać, żadnej. Ale czy naprawdę uważasz, że to jest zły pomysł, żebyśmy poszli, myśląc o kolejnych wyborach parlamentarnych, żebyśmy spróbowali pomyśleć o obywatelskim społeczeństwie, które wyłania komitety obywatelskie, coś w tym guście? Nie wiem, rozważmy to może kiedyś, ale powiem tak, że no, środowisko pozarządowe, zresztą ty zacząłeś od tego pytania, przez wiele lat hamletyzowało na temat zaangażowania w kwestie publiczne. Ale prawda jest taka, że po pierwsze na poziomie samorządowym ja sam zawsze namawiałem do tego, żeby próbować. No, to jest trochę co innego. Po drugie, jak spojrzymy, no nawet, nie wiem, z naszej organizacji jedna dziewczyna, moja koleżanka z biurka jest posłanką w tej chwili Lewicy, Magda Biejat. Jakbyśmy zobaczyli, kto naprawdę siedzi w tej chwili w parlamencie, to oczywiście oni nie wchodzili tym głównym frontem, my, i też trzeba sobie jasno powiedzieć, to społeczeństwo obywatelskie, jego istotą. Ono jest w jakimś sensie niereprezentowalne, dlatego że właśnie wierzymy, że jest pluralistyczne. Więc poza takim, że na przykład chcemy, żeby reguły były klarowne, czyste, te uczciwe i tak dalej, że chcemy rozliczalności rządzących i tak dalej, co jest łącznym postulatem. Czas na decyzje podstawowe dzisiaj w Polsce, taka jest moja ocena sytuacji. Tak? To nie jest to, czy 6,5% PKB mamy na służbę zdrowia walić, czy może 6,1, tylko jak uzdrowić instytucje państwa. Że właśnie dokładnie to, o czym mówisz, jest treścią debat, które powinny powiem ci, toczyć się w parlamencie i kończyć się ustawą. Myślę, że nie wyobrażam sobie w tej chwili takiego ruchu, jakby, nie wiem, żeby tak zwane NGO-sy, bo one są wewnętrznie bardzo, bardzo
zróżnicowane, nie, no, nie jasne, są receptą. Tak. Poza tym bardzo dużo część dynamiki to są takie ruchy jak wasz i tak dalej, pojawili się zupełnie nowi aktorzy. To znaczy ta dawna instytucjonalna konstrukcja taka no, uporządkowana z tymi meblami, że to są związki zawodowe, a tu jasne. Partie polityczne, a tu korporacje, a tu NGO-ski, taki prawie salazarystyczny model, że to wszystko się jakoś będzie reprezentowało. On już, i to jest główny problem, że w ogóle w samej demokracji ludzie coraz mniej, większość chyba ludzi nie wie, na kogo głosowało, dlatego że ludzi nie interesuje. Dawniej to było oparte na tym prostym modelu. To jest reprezentacja. Na 4 lata wyposażamy kogoś, kto albo, to są dwie różne ścieżki, jest dobry, bo jest do mnie podobny, albo jest dobry, bo jest w jakimś sensie lepszy. Ma więcej czasu, ma więcej doświadczenia, rozbiera sprawy, na które ja nie mam czasu i tak dalej. I ten model reprezentacji co 4 czy 5 lat, on moim zdaniem się wyczerpuje, bo ludzie chcą być właśnie dobrze rządzeni i to dotyczy tych rzeczy, oni są je teraz po prostu. Bardzo wyraźnie to widzę. I teraz ta reforma, mi się wydaje, że demokrację, nie chcę tego nadużywać, ale ja ukułem takie pojęcie, nie wiem, ono jest dosyć takie, no, nie wiem, dość intuicyjne, że demokracje, nazywam je bezwysiłkowe, to znaczy takie, które są po prostu czysto arytmetyczne, w których właściwie zdobywa się, to jest też bardzo, powiedziałeś o tym płomieniu, i też nie chcę tu robić jakichś wielkich wykładów, ale te demokracje, które bazują na przede wszystkim emocji, na patosie. Mhm. Ciekawe, bo po grecku jest patos i apatia. Apatia jest zresztą tłumaczona jako apatia, typu nie bądź apatyczny Paweł. Mhm. Ale w takim prawdziwym rozumieniu apatyczność oznacza tyle, że potrafisz zachować rozum i oceniać. I to myślę, że to jest bardzo ważne, żeby bo my wierzymy cały czas w demokrację, w dialog. To są wszystko, jesteśmy zakładnikami, chyba mijające niestety, z przykrością to stwierdzam, takiej formuły, że oto właśnie demokracja polega na tym, że ty, Pawle, do mnie coś mówisz, dialogujemy, twój logos spotyka się z moim logosem i tak dalej. Prawda jest taka, że coraz częściej ludzie myślą, są bardziej agnostyczni, to znaczy myślą, wszyscy kłamią, właściwie nie wiem, o co chodzi, chyba zawierzę swoim emocjom. To znaczy biorą emocje za coś, co jest jakoś ich nie zawiedzie na pewno i nigdy. I taka demokracja, która jest ufundowana na zarządzaniu emocjami, no ona właśnie jest w gruncie rzeczy no, niebezpieczna sama dla siebie. Ona popełnia samobójstwa. Teraz jeśli mówimy o demokracji wysiłkowej, no to ja mam głębokie przekonanie, że oczywiście ty i ja możemy protestować, że oto klasa polityczna jest niedobra, ale moje głębokie przekonanie jest takie, że myśmy odstąpili tego na poziomie, i to ja tak myślę o sobie samym, i być może dlatego też ta decyzja, że demokracji, no taki lecę z taśmą, że demokracji nie da się zbudować bez demokratów, to znaczy to jest chyba podstawowy problem, a ten problem z demokracją moim zdaniem występuje na poziomie molekularnym, naszym indywidualnym, to znaczy ilu z nas podziela naprawdę wartości demokratyczne, i które naprawdę są bardziej skomplikowane niż pójdę do wyborów, tylko na przykład polegają na tym, bardziej wywożą się z tradycji cnót obywatelskich, umiar w roszczeniach, umiejętność oceny rządzących, skłonność do debaty, umiejętność do podejmowania zobowiązań. Komu z nas chce w ogóle się znosić nawzajem? Więc mi się wydaje, że ta wielka praca organiczna naprawdę musi zaczynać się od nas samych, a większość z nas nie potrafiłaby przetrwać na spotkaniu wspólnoty mieszkaniowej. Nie, na spotkaniu to, grupy rodziców w szkole po prostu. Ja mam, być może różnica tutaj między nami byłaby taka, bo też ja mam takie doświadczenia. Domagaliśmy się przed wyborami europejskimi wysłuchań publicznych kandydatów. Tak. Straszną awanturę żeśmy zrobili w tej sprawie, nawet wymusiliśmy deklarację na politykach, na liderach partyjnych, i oni w końcu przysłali tam parę osób. Tak. I po takim potwornym wzmożeniu z naszej strony, to pamiętam, to pierwsze wysłuchanie publiczne, które przeprowadzili, to w nim uczestniczył Michał Boni, więc też sroce spod ogona on nie wypadł, i Monika Płatek z drugiej strony. A to się odbywało na Czerskiej w lokalu Gazety Wyborczej, było transmitowane na żywo z portalu Gazety Wyborczej i było 3 razy na papierze i 5 razy w internecie zapowiedziane. Widzów na żywo tej debaty było 42, uwaga. Nie 4200, ani nie 42. Wiedziałem, że było dwucyfrowe, ale nie wiedziałem ile. Tak, ja zakładam, że połowa z tych 42 osób to smartfony włączone na sali, bo tam było trochę tych widzów. Że można powiedzieć, że to jest diagnoza sytuacji, zresztą niestety dosyć smutna i prawdziwa, ale można też powiedzieć z drugiej strony, że no cóż, ci ludzie w dalszym ciągu nie mieli poczucia, że o czymkolwiek decydują, bo to wysłuchanie publiczne o niczym nie decydowało. Tak? Tak. Więc jak my proponujemy na przykład referendum, to jest bardzo radykalny postulat w sprawie praw aborcyjnych,
Znaczy radykalny i niebezpieczny, no bo wiadomo, czym się mogą kończyć referenda, tak? No, ale proponujemy oczywiście ten irlandzki model poprzedzony panelem obywatelskim i tak dalej, no, który jak widać było w Irlandii, uruchomił rzeczywistą deliberację, tak? I to nie było populistyczne jakieś referendum, tylko naprawdę przemyślana decyzja, no cokolwiek o niej nie sądzić. Natomiast polskie doświadczenia z referendami są fatalne, że tam ostatnie referendum z, nie wiem, 5% frekwencją czy coś takiego, to był wygłup. No ale ja głęboko wierzę w to, że gdyby ludzie naprawdę dostali taką ofertę OK, rozmawiamy poważnie, w tym sensie, że naprawdę o czymś decydujecie, to moim zdaniem da się liczyć na rzeczywiste zaangażowanie, rzeczywistą debatę, solidną frekwencję. Nie wiem, jak z racjonalnością decyzji, bo to oczywiście jest zawsze kłopot największy, no, ale to też wiemy dobrze, jakie są warunki, żeby to zapewnić. Natomiast dobra. Ale myślę, że tego, bo to chcę złapać. No, być może gdzieś lepiej chyba dla nas wszystkich będzie, jeśli uznamy, że wy żeście coś źle zrobili, że było tylko 42, no, ale myślę, że po drugiej stronie nie było wielkiej. Ja jestem jednym z założycieli tego stowarzyszenia Artykuł 61, tego, co oni robią, i tego pyty, to zresztą przez jakiś czas, niedługo mieszkałem w Stanach i stamtąd przywiozłem tę koncepcję, ona tam się nazywała Vote Smart. I jeszcze była z takich czasów, że nie było komputerów, więc tysiące wolontariuszy po prostu w wielkich segregatorach metalowych musiały szukać, jak głosował ten senator, bo chciałbym wiedzieć, zanim zagłosuję drugi raz. Teraz to jest inaczej i z tym portalem jest różnie. Czasami jest tak, pamiętam, że on miewa takie momenty, kiedy ludzie, szczególnie w wyborach parlamentarnych, moim zdaniem coraz bardziej jest tak, że próbują to zobaczyć. Naprawdę, bo też ten... A to człowiek w mają apki na smartfony. I moim zdaniem coś tutaj będzie. Natomiast jeśli chodzi o te najtrudniejsze rzeczy, o których mówisz, także referendum, to rozumiem, że wy tu pewnie też o tym żeście rozmawiali, że bardzo o wielu rzeczach decyduje rzeczywiście format. Myśmy rok temu mniej więcej robili, jeśli chodzi też o frekwencję, robiliśmy te narady obywatelskie o edukacji. To było zerowy budżet i tak dalej, ale zwracam uwagę, że ludzie po prostu poprzez to, że to dla nich było ważne, bo to było w czasie strajku i rodzice i tak dalej. Nagle w 150 szkołach w Polsce ponad 4,5 tysiąca ludzi poświęca swój czas, żeby rozmawiać i generować idee. Naprawdę, to było coś ciekawego. Więc moim zdaniem musimy mieć z jednej strony jakieś takie formaty i wierzę, że tak jak było Narada o edukacji, to lokalnie można rozmawiać o bezpieczeństwie, transporcie, służbie zdrowia, o wielu innych rzeczach i to jest jedna metoda, to nie będzie jeszcze może Macron, gdzie było, nie wiem, 4 miliony osób wzięło w tym udział, ale że powoli ludzie rozmawiają w takich sytuacjach, które są jakoś dla nich ważne i czasami te postulaty, większość w edukacji, to były po prostu autopostulaty, to znaczy jak rodzice siedzą i rozmawiają, że może byśmy inaczej ustawili ławki albo otwierali szkołę po południu, to nie jest w ogóle do rządu, tak bym powiedział. Wszystko jest w porządku, tak, to o tych technikach deliberacji możemy gadać. Ale w referendum jest ważne, bo no, rozumiem, że to widzę, już tutaj wiedzą, że te technologie deliberatywne polegają na tym, że mamy, ja uczestniczyłem w tym, jak właśnie wtedy, jak byłem w Stanach, poznałem Fishkina, który był, no właściwie to jest taki, no główny guru od tego sondażu deliberatywnego, no to one polegają na tym, że one czynią takie założenie, że ludzie, tacy ludzie normalni, wylosowani, bo to jest bardzo ważne, to nie są ludzie jakoś, nie wiem, nieroztropni, tylko że w odróżnieniu od zawodowców, nie mieli do tej pory dość czasu, żeby się naprawdę temu przyjrzeć, a w dodatku ze sobą porozmawiać. I tam ta koncepcja jest taka, ona jest bardzo, powiedziałbym, ortodoksyjna, jeśli chodzi o to, na czym polega demokracja. Bo albo zakładamy, że ludzie są za głupi na to, żeby się rządzić i wobec tego sprzedajmy emocje, albo zakładamy, że wcale nie są za głupi, tylko że muszą mieć sytuację, w którą tą lepszą część siebie, w szczególności jeśli sprawy nie dotyczą kwestii technicznych, bo nie będziemy głosować w sprawie tego, jak się konstruuje samolot, ale jest bardzo dużo kwestii tych, o których ty też podnosisz, będzie ich więcej. Przejście klimatyczne, nowa umowa międzypokoleniowa. Nie, ale to wszystko wiemy, tylko że proszę, jak sprawić, żeby cokolwiek z tych rzeczy, o których rozmawiamy, ty jeździsz do Stanów, szkolisz się, czytasz. Wiesz co? I tak dalej, żeby one się w końcu w Polsce stały na ale miłość. Ale tego się boska, dzieje coraz więcej. Patrzę, bo stocznia robi coś, co nazywa się Forum Praktyków Partycypacji 5, czy może jestem ciekawy, bardziej cierpliwy niż tak jak zaczynaliśmy, to było 20 osób. W tej chwili jest 400 osób i wszyscy chcieliby być i na poziomie lokalnym mnóstwo się takich rzeczy dzieje. Natomiast na poziomie ogólnym, no widzieliście wysłuchanie obywatelskie, no wiem, było powoli, mamy 4 za sobą. Jeśli myślę o Senacie i myślę sobie o urzędzie prezydenta, to myślę, że także część z tych operacji, które oni muszą wykonywać, to są jednak sprawne używanie hamulca, tam gdzie po prostu to leci. Nie, dobra, tylko że to towarzystwo no, po prostu, co, o czym się obaj przekonaliśmy, każdy na swój sposób, to nie ma najmniejszego interesu, to im wyłącznie przeszkadza. Natomiast zaplecze społeczne dla tego typu postulatów jest prawie że zerowe. Znaczy, moja diagnoza jest taka, że dla ludzi to jest z tych powodów, o których mówiłeś, to tworzy
sporo wewnętrznych sprzeczności, to są tematy mało sexy. One się staną sexy wtedy, kiedy będą emocjonujące. Emocjonujące mogą być między innymi też w takich okolicznościach, w których ludzie naprawdę poczują, że ktoś im uczciwie pozwolił decydować. Tak? Ja się teraz zastanawiam, czy można to, co, bo to, co ty mówisz, tak, robisz i tak dalej, jest jakby próbą sprzedania we franczyzie tej idei politykom, którzy już są. Tak. Znaczy, moje doświadczenie jest takie, że to jest nieskuteczna droga wyjątkowo, znaczy to się nie udaje. Tak. I już, no i to dlatego pytałem o to, o to zaangażowanie po wyborach na tych prezydenckich, które nas czekają, ale to zostawmy. Nie, ale ja tylko skończę, że ja wierzę, bo tego, no nie wiem, bo może, że przyjmuję jakąś taką organiczną i cierpliwą drogę, że ja jednak, no nie mam zresztą zapewne innego wyjścia, niż pukać i suflować tego rodzaju pomysły różnym osobom. Zresztą gadałem ze wszystkimi kandydatami, żeby było jasne, mówiąc o tym, że przydałby się taki właśnie program Suweren Plus, to znaczy nie suweren tak jak to jest, tylko suweren, który naprawdę szanuje obywatela i chce poznać jego opinię istotnie, nie badania opinii publicznej, tylko opinię. Gorąco. No jest gorąco, ale tak. No więc ja nie wiem, ja będę ty swoją, a ja będę sobie po prostu pukał w nadziei, że coś się kiedyś otworzy. No w teorii polityki jest bardzo, jest kilka, powinniśmy kiedyś podyskutować o tym, jak się bierze zmiana w polityce. Jest kilka, i w Polsce nie słyszałem jeszcze dyskusji na ten temat. Ci politolodzy uważają, że są takie, no tak zwane zmiany, jedne to są tektoniczne, to znaczy, że po prostu siły napierają i coś się może zdarzyć, nagle się okazuje, uwaga, mikrofon. To jest mikrofon, którego nie chcę tektonicznie zniszczyć. Są takie, które są grawitacyjne, to znaczy, my nawet nie widzimy, jak się poruszamy, ale jakbyś porównał siebie i 20 lat temu, to widzisz, że jednak może nie było, wiatr nie pędził nam przez włosy, ale jesteśmy kompletnie rządzie. Ale prawa kobiet na przykład są tutaj. Czyli rzeczy te, które są, otwierają się takie różne okna, w które być może da się wskoczyć. Nie, dobra, tylko że wiesz, więc no, że musimy pracować w różnych. Różnica w doświadczeniach między, umownie mówiąc, twoim temperamentem, a moim na przykład, jest dobrze moim zdaniem egzemplifikowana tym, co się stało w obszarze praw kobiet. Mówię o świadomości społecznej, tak, a nie o realnych uprawnieniach, bo póki co nie mamy nic tu, żadnej zmiany. Tak? Jeżeli kibicować kobiecym postulatom emancypacyjnym na rozmaitych poziomach, przemocy, prawa do aborcji też, i tak dalej, i tak dalej, no to warto odnotować, że przez 30 lat polskiej demokracji tu się niewiele zmieniło w stosunku na przykład sondażowo mierzonym do czegoś, co się nazywa kompromisem aborcyjnym, a w ciągu paru lat, dwóch dokładnie mówiąc, rządów Kaczyńskiego i protestów, czarnych protestów, nagle się okazuje, że zwolenników liberalizacji jest w Polsce w niektórych badaniach więcej niż zwolenników tego, co się nazywa kompromisem aborcyjnym. Więc to jest moim zdaniem taka miara skuteczności. Tak? Że można chodzić i pukać tą twoją technologią, apelować do sumienia, robić panele, organizować konferencje, wszystkie te rzeczy, a nie drgnie rzeczywistość. Natomiast tutaj nagle, proszę bardzo, stanęła sprawa na ostrzu noża parę razy. No i się okazało, że tu świadomość się zmienia. Ja nie chcę oceniać tego kierunku tych zmian i nie chcę wchodzić w tego typu dyskusje, tylko no, jak skoro mówimy o tym, co jest motorem zmian rzeczywistości społecznej i politycznej, to ja bym się bardzo mocno zastanawiał. Ale masz inne, bo tutaj ja nie chcę wchodzić w tę dyskusję, bo pewnie moglibyśmy się poróżnić w sprawie aborcji. Kwestii aborcji, tak. Ale to nie jest przedmiot naszej rozmowy. Natomiast wydaje mi się, że i są też takie zmiany, które są bardzo trudne porównywać. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, co robiły właśnie te chyba niedoceniane organizacje pozarządowe, nie wiem, Fundacja Rodzić po Ludzku, 20 czy 30 lat prawie pracy, to jest tam zmiana w sensie systemowym polega na tym, że to, co najpierw było po prostu ekstrawagancją i fanaberią, w tej chwili jest traktowane i przez wszystkich uznawane za oczywiste. Jeśli chodzi o różnego rodzaju sprawy dotyczące osób niepełnosprawnych, wielu innych rzeczy, powoli, bardziej w tym modelu, że powoli, czasami temu towarzyszy jakaś, nie wiem, chwilowa tragedia, coś się takiego stało, że nie możemy zamykać już na to oczy. Kwestie te, o których ty mówisz, takich dynamicznych rewolt, tak bym powiedział, no to one mają, no to dotyczą, no, ale to jest dla mnie, to one są prawie nieporównywalne, szczerze mówiąc. I wydaje mi się, że no tak jak, nie wiem, z budżetami obywatelskimi, to jest dobry przykład, myśmy byli jednymi z tych, którzy to promowali, to czas od momentu, kiedy Sopot zrobił to po raz pierwszy, wszyscy uważali, że to jest ekscentryczne i Sopot jest, wiadomo, najbogatszym miastem i w ogóle o co tutaj chodzi, do momentu, kiedy większość ludzi w Polsce uważa, że to jest absolutnie naturalne. On zresztą nie ma wiele wad, żeby było jasne. Natomiast od czasu, że coś było ekstrawagancją, do czasu, że coś właściwie jest powszechnym oczekiwaniem, minęło dosłownie kilka lat, więc myślę, że musielibyśmy to podzielić na bardzo różne fragmenty, żeby zobaczyć, w których strategia powolna, organiczna, przez NGOsy. No tak, rozmawiamy wszyscy na takim planie, w którym, znaczy, jednak jest dosyć oczywiste, że coś istotnego pękło w fundamentach właśnie demokracji, no bo wylądowaliśmy tu
gdzie wylądowaliśmy. Ja bym chciał przejść do następnego wątku, jeśli dobrze, oczywiście. To jest polska wojna. I czy, to, czy ty nie masz z tym związanych obaw przed wyborami tymi, które nas czekają już za dwa dni, czy tam za trzy, czy za ile? Ja bym chciał, żebyśmy posłuchali, co profesor Markowski powiedział na ten temat i czy on twoim zdaniem wyczerpał definicję bo moim zdaniem, zagrożeń, bo moim zdaniem nie. Jeśli możemy zobaczyć. Ja uważam, że to jest wybór cywilizacyjny wprost. No jeżeli ten, który tutaj symuluje bycie prezydentem tego kraju ze względów, o których mówiłem, na dodatek jeszcze względem części mniejszości używa słów to nie są ludzie, prawda, no to w ogóle wyklucza takiego człowieka z obiegu cywilizowanego świata. No, dzisiaj, jak pan zapewne wie, Wielki List i CNN okładkę o rosnącym autorytaryzmie na świecie egzemplifikuje zdjęciem dwóch, Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy. No, prezydent zwłaszcza i konstytucja, konflikt, spór, przeciwieństwa interesów są naturalną rzeczą. Ja w ogóle nie rozumiem, na czym polega to, że politycy chodzą i wmawiają nam, że mamy być w tym samym kotle. Proszę pana, ja mam dużo więcej wspólnego z moimi kolegami francuskimi, szwedzkimi, niemieckimi, innymi, bułgarskimi czy jakimiś tam innymi, niż z wieloma moimi nominalnymi, genetycznymi jak gdyby rodakami, no po prostu. No, więc teraz, czy to jest wystarczająca definicja kłopotu, w którym jesteśmy? Moim zdaniem nie. No, oczywiście podzielam ten pogląd, że istotą, treścią demokracji jest spór, że nie musimy mieć tych samych poglądów. Natomiast tu się pan profesor Markowski wyłgał trochę od odpowiedzi, bo pytanie było co innego. O tę logikę, która się rodzi wtedy, kiedy już przyzwyczailiśmy się, że każdy głosuje na naszych. Tak? Znaczy Żyd głosuje na Żyda, katolik na katolika i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem to jest prosta recepta na to, żeby to się skończyło takim wojennym nieszczęściem. Ja się bardzo boję, że my właśnie na tę drogę wkraczamy. Tak? No bo skoro mamy do czynienia z niekonstytucyjnym głosowaniem, które zaakceptowaliśmy, dlatego że teraz powszechnie zaakceptowaliśmy, dlatego że teraz antypisowski kandydat, namely Rafał Trzaskowski, no przecież nie oszukujmy się, to nie jest zarzut w stosunku do niego, wręcz przeciwnie, obudził te nadzieje, no to idziemy po to, żeby dowalić PiSowi, który na to zasługuje w moim najgłębszym przekonaniu, ze wszechmiar oczywiście, natomiast kłopot polega na tym, jak tutaj zrobić tą chirurgiczną operację, o której oficerowie z Pentagonu bardzo często mówią, żeby załatwić tego, kto jest naszym rzeczywistym przeciwnikiem bez cywilnych ofiar. A mnie się wydaje, że my idziemy na wojnę z drugą połową Polski i że właśnie przekraczamy punkt bez powrotu z paru powodów, między innymi dlatego, że przyjmujemy te reguły gry i jeśli nasz przegra, to je jutro zakwestionujemy. Powiedzieliśmy, że doszedł Finder i teraz powodujemy taką sytuację, w której już obie strony tej wojny będą mówiły to samo o wszystkich możliwych, proponowanych regułach. Tak? Wybory nie tylko wtedy są dobre, kiedy się odbywają uczciwie, one mogą, możemy się umówić na to, że rzucamy kostką, monetą, nie wiem, wszystko jedno. Tak? Póki to wszyscy akceptujemy, jest okej. Okay. Nikomu nic do tego. Tak się na to umówiliśmy. Więc możemy zaakceptować te niezbyt konstytucyjne reguły. Mówiąc najdelikatniej, ja ich nie akceptuję, ale dobra, okej, skoro większość je uznaje, no to w porządku, tylko nie wolno, ja się najbardziej boję właśnie protestów opozycji, tak? Bo to już nas przyzwyczai do takiej sytuacji, w której każda umowa będzie właśnie tyle samo, czyli nic nie warta. Natomiast ty się nie boisz tego wzmożenia, bo ta kampania, ta definicja problemu politycznego, z którą mamy dzisiaj do czynienia, ona nie ma niczego wspólnego z jakąś rzeczywistą zmianą, która obu stronom polskiej wojny daje równy głos w polskiej demokracji, równy udział i tak dalej, i tak dalej. Nie, to jest wojna my albo wy, my albo oni. Co, nie masz tego typu obaw? Mam olbrzymie obawy, bo to słowo dramat, nie pytanie, jak dosłownie rozumiecie pojęcie wojny, bo na pewno to, o czym mówił, a jestem magistrem, profesor Markowski, no to rozumiem, że on i tu, zresztą to wiele razy tu się pojawia, że właściwie istotą demokracji jest jakiś rodzaj sporu. Ona jest nawet, się używa powiedzieć, agonistyczna w sensie, a to znaczy zapaśnicza, to znaczy, że to właśnie tak powinno być. Problem chyba jest wszakże taki, że tak jak ona w tej chwili jest prowadzona, to ona ma i
to się samo nie zawsze dzieje, bo po pierwsze ona jest prowadzona w taki sposób, którego istotą jest polaryzacja. No mówię już banalne rzeczy i nie chcę znowu wracać do Schmidta, ale najcenniejszy, najbardziej popularny cytat ze Schmidta brzmi: pokaż mi swojego wroga, a powiem ci, kim jestem. Że w ogóle to jest esencja polityki. Nie, że się, kogoś to się różni ode mnie, tylko kogoś to jest wrogiem. To dopiero wtedy rodzi moje emocje. To jest pierwszy element. A odnosisz to do rzeczywistości partyjnej w Polsce? No, czy absolutnie. Jesteś symetrystą pod tym nie, względem? Nie, chodzi o to, że jeżeli patrzysz w tej chwili na taką sytuację, jak no, że gwałtownie te różne sposoby obrzydliwe, tak jak ostatnio najpierw uchodźcy, teraz osoby LGBT i tak dalej, musisz mieć jakiegoś wroga. Znaczy te systemy no dobrze, się... ale my nie... mamy pisowską hołotę. Tak? Znaczy nie każdy z nas o tym mówi, bo my jesteśmy bardziej eleganccy, no. ale mamy w duszach pisowską hołotę. Znaczy ja to widzę bez przerwy z tym walczę, znaczy w naszej bańce. Tak? W czasie miesięcy smoleńskich ja miałem mniej kłopotów z Kaczyńskim i z policją na przykład, niż z demokratami, tak, którzy przychodzili wrzeszczeć do kruchty, do tych ludzi, którzy tam te swoje różańce. No to mi się wydaje, że to jest drugi element, to znaczy taki, że żeby to się zdarzyło i poszło literalnie w kierunku wojny, no to wymaga... To muszą być dwa ekstremizmy, które się karmią sobą. I teraz my no zawsze, my się bardzo, teraz nie będę wchodzić, bo to jest bardziej osobista historia, ale to jest pytanie o ekstremizm po naszej stronie. No, do tej pory, jeśli wezmę pod uwagę... No, napisałeś w tym tekście o Hołowni, napisałeś, że trochę cię uwiera fakt, że bojownicy o emancypację mówią, że katolicyzm Hołowni go dyskwalifikuje. Tak, no to jedno, no ale drugie, no do tej pory to są takie przypadki, jak ten choćby krzyż z puszek. To znaczy, nie wiem, czy to są prowokacje. Gdybym zajmował się kreowaniem konfliktu, a przysięgam, że od tego jest naprawdę bardzo dużo dobrych ludzi, jak masz pieniądze, możesz ich kupić i będą grali w każdej drużynie. To znaczy, w ogóle to nie ma żadnego związku. Z tą lewicością, prawicowością jest tak, że część ludzi myśli, że to są dwie rzeczy, które się rozchodzą, ale politolodzy wiedzą, że to jest podkowa. To znaczy, musisz iść odpowiednio długo w lewo, żeby trafić na prawą stronę i odwrotnie. To znaczy, problemem jest to, że my myślimy na ogół o świecie w ten sposób, że on się da rozłożyć na taki bipol, że jest jedno albo drugie i zamieniliśmy, ja o sobie często mówię, że jestem liberalno-konserwatywnym socjalistą. To jest figura z Kołakowskiego, ja się w niej bardzo dobrze czuję, to znaczy myślę, że one są wewnętrznie kompletnie niesprzeczne. Zresztą mam teraz, zostałem felietonistą w więzi i tam nie reklamuję, ale pisuję wyłącznie o rzeczach, które są trójkątami, triadami. Znaczy w ogóle, że nam jest tak łatwiej myśleć, że rzeczy są takie, ale one takie nie są. Więź jest, jak wiadomo, lewacka, no dobra, ale wiadomo, to katolicka. Natomiast najgorsze chyba w tym wszystkim jest to, że ja nie wiem, bo rozmawiałem już z bardzo mądrymi ludźmi, którzy być może, ale to są już bardzo fundamentalne jakieś ciemne strony naszej natury, to znaczy takie, które przeżywali, nie wiem, czy my nie mamy w sobie czegoś takiego, jak takiej tęsknoty za takim właśnie przejściem i starciem. No, i tak dalej. Rzeczywiście. Znaczy, ja myślę, że jak Fukuyama się pieprznął, mówiąc o tym, że się historia skończyła, no to nie tylko dlatego się pieprzną, że był akurat w tym zakątku, w którym być może można, cywilizacyjnym, w którym można byłoby odnieść takie wrażenie, a nie gdzieś w Afryce, gdzie generalnie rzecz biorąc absolutnie historia trwa w najlepsze, ale myślę sobie, że nawet w gronie tych sytych kotów europejskich, na przykład zachodnich, relatywnie bogatych, znaczy ludzie po prostu tego nie chcą, ludzie chcą przeżywać te wzmożenia. Tak, myślę sobie, że narodowcy, młodzi narodowcy polscy, oni marzą o tym, naprawdę szczerze marzą, żeby być bohaterami, którzy zginą w jakimś powstaniu, tylko teraz szukają okazji do tego. To jest, myślę, że ja tego się, ale wiem, że bo w tej chwili szczęśliwie nie jest aż tak traumatyczna historia, ale gdybyśmy zobaczyli na przykład, jakiego rodzaju terapią narodową, powiedziałem, objęci byli Amerykanie po II wojnie światowej. To robiła akurat córka Freuda. Znaczy było takie domniemanie po tym, co zobaczyliśmy na wojnie, że jesteśmy wszyscy do tego zdolni i że coś musi być w nas, po prostu ta część diaboliczna naszej natury bierze górę i że być może i tam to można w ogóle prześledzić te elementy takich narodowych terapii, od tego, żeby ludzi jakoś tak cywilizować i tak dalej, aż do tego, że tym źródłem zła to nie są oni, tylko właśnie struktury to robią i bardziej takiego zwrotu w kierunku naturalności, że my w sobie nie jesteśmy źli, że właśnie wszystkie i tak dalej, ale to jest jakieś zagadnienie na bardzo fundamentalnym poziomie i być może to jest najgorsze, co przychodzi mi do głowy, to Madeleine Albright napisała w tej swojej książce, że co trzeba zrobić, żeby uniknąć tych zagrożeń, na które zdaje się, że to się zgadzamy, że no obaj, że wchodzimy. Tak? Ja tego nie wiem, ale zgadzam się rzeczywiście, że albo jest tak, że bo historia nie skończyła się, tylko się powtarza że tak powiem, utrudnia nam sen i wpadła w korkociąg. To znaczy boimy się, że rzeczywiście każde pokolenie może musi mieć faszyzm i że ludzie, i tutaj dochodzę do bardzo trudnej dla mnie kwestii, to znaczy takiej mianowicie, że ja czasami zadaję sobie dramatycznie to pytanie, czy możliwy jest ruch pokojowy przed wojną, a nie po wojnie.
Czy są jakieś rzeczy, które można, bo wszystko to wiem, to jest pierwsze pokolenie, które ma całą wiedzę na temat tego, jak ta historia się układała, zna każdy jej element, wie, jacy lunatycy pchnęli nas do wojny i tak dalej, i tak dalej, a mimo tego jakby niczego nie robi, tak lgnie w kierunku ściany, a co więcej jest dziwne i tego nie umiem, to bym chętnie jakąś nagrodę ustanowił. Kto umiałby wytłumaczyć, dlaczego większość wyborów, które widzimy w ostatnich latach w Polsce i na świecie, tak jak i w Polsce teraz, dochodzi do tego wysycenia 50 na 50. Kładziemy się spać sądząc, że Brexitu nie będzie, budzimy się i on jest. Komorowski, Duda, to Trump. Jest, tak. Dlaczego, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że z punktu widzenia potencjalnego konfliktu to jest najgorsza możliwa konfiguracja. Obydwie strony mają dostatecznie, to jest jak wojna pozycyjna w pierwszej wojnie światowej. Długo można tam stać i okładać się nawzajem. Generałowie są cali happy. Więc teraz jest pytanie, na ilu sposobach można próbować zapobiegać temu, żeby uniknąć tego, co chyba Platon nazywał pedagogiką potopu. To znaczy, że ludzie nie uczymy się z niczego z historii, uczymy się tylko z nauczek. I teraz jest pytanie, czy skoro, także o demokracji, tak ja sobie szczerze myślę, no jestem z tego pokolenia, które coś aktywnie robiło, ale nie miejmy złudzeń. Myśmy większość tego, co mamy, moje pokolenie, dostało absolutnie za darmo i bez chwały, powinniśmy Bogu dziękować i codziennie całować ziemię, żeśmy tędy przeszli. Teraz jeżeli pytanie, czy jeżeli coś nie kosztuje, to czy ma wartość? I pytanie, czy możesz docenić wartość rzeczy, które cię nie kosztowały? Posłuchajmy następnego Markowskiego, co? Dobra. A, bo on o tym mówi, to jest ten kawałek, w którym on mówi, że on by się bał, żeby gdyby opozycja wzięła władzę. To jest, wydaje mi się, na temat. Dobra? Tak. Prezydent prezydentem i prezydent bardzo dobrze by było, żeby porządził w tej konfiguracji kohabitacyjnej przez pewien czas, ale na przykład ja dzisiaj bardzo bym się bał, gdyby opozycja musiała przejmować w ogóle władzę w Polsce, bo nie jest do tego przygotowana, a poza tym ta klientelistyczno-autorytarna partia nadal się cieszy dosyć dużym poparciem, a to poparcie spadnie tylko wtedy, kiedy coś im się naprawdę nie uda. No, coś im się nie uda, czyli to... Znaczy, ja nie chcę mówić, że pan profesor Markowski powiedział, że jak będzie nieszczęście, to będzie fajnie i to się wszystko skończy, bo on oczywiście takich aż rzeczy nie wypowiada. Niemniej jednak taka logika w tym jest i to też ja bym chciał, bo moim zdaniem ten opis sytuacji bardzo trafny. Ja uważam, że Borys Budka nie zamierza zostawać premierem. Sam bym tego nie chciał, ale na szczęście on tego też nie chce, tylko że no właśnie to jest źródłem nieszczęść. Znaczy, naprawdę czeka nas trudny bardzo czas i naprawdę wyzwania są bardzo potężne. Znaczy, ktoś to do cholery ciężkiej zrobić musi. To, co wypowiedział Markowski, jest trafną oceną sytuacji, oczywiście. Tylko że no naprawdę to jest jeszcze ta brakująca kropka być może w dowodzie na to, że czeka nas, kurczę, no katastrofa, ja nie wiem, czy wojna od razu rzeczywiście, ale no naprawdę to jest droga donikąd. Tak? Mi się wydaje, tak jak słucham profesora Markowskiego, że tak, no po pierwsze przypominam, bo nie chcę jakoś zbyt szybko lgnąć do tego momentu okrągłego stołu 30 lat temu, ale też no ja pamiętam te czasy, to znaczy o tyle, że przecież to nie było spotkanie dwóch potęg, tylko dwóch sił, które były już bardzo kompletnie słabe. Na wyczerpaniu. Myśmy jechali na kompletnym flaku. Oczywiście. Na kompletnym i flaku. Oni też, I oni też. Żadna ze stron szczęśliwie nie miała pomysłu, a w każdym razie nie większościowo, nie będę wymieniał po nazwiskach, pomysłu na anihilację drugiej strony. I to był większość kompromisów w życiu, także bierze się z tego, że widzisz, że nie możesz tego osiągnąć sam, albo że sam to jest podzielenie się kłopotem też w jakimś sensie. Znaczy, teraz... komuniści robili to bardzo jawnie, to ich różni, to różni tamtą sytuację od naszej obecnej tutaj. Znaczy, Kaczyński nie zamierza oddać władzy, ani uwikłać opozycję w odpowiedzialność. Tak, to... Jedyne, co nas też nie uwikłał, to legitymizacja tego głosowania, które się odbędzie za dwa dni. Ale myślę też, że to będzie bardzo ważne, bo teraz albo jest tak, że wpadniemy w taką właśnie logikę wahadła i akurat ludzie PiS-u często o tym mówią, to znowu jest takie szmitowskie, że dobra, odczepcie się od tych wszystkich instytucji, ważne jest, kto wygrał wybory. No Szmita jest jedna ważna rzecz, to znaczy, ale my mówimy że to samo. Źródłem legitymizacji są wybory. Jeśli je przegrałeś, to możecie tutaj jojczyć, kwiczeć, wychodzić na ulicę. Okej, myśmy połamali jakieś instytucje, ale suweren jest za nami, przecież ten koncept impossible i tak to działa, więc w tej grze, nawet tak brutalnej, wybory i demokracja są absolutnie, bo jedyny prohibitor agresji prawdziwej to są właśnie wybory i dlatego tak bardzo trzeba pilnować, żeby te wybory, wiem, że o co ty się martwisz, żeby te wybory nie były, no nie wiem jak to powiedzieć technicznie, przewalone, ukradzione, niewiarygodne i tak dalej, to będzie potworne. Jeżeli ktoś, a to nam grozi, bo jeżeli zwycięstwa będą na poziomie 1,5%,
przy takiej sytuacji, którą mamy, pandemiczna, te zestawy do liczenia, no i tak dalej, mało obserwatorów, no pytasz mnie na przykład o to, co społeczeństwo obywatelskie. Nie powiem, żebym zrobił dostatecznie dużo, no ale chyba się zgłosiło na obserwatorów społecznych, nie wiem, 130 osób czy coś takiego. Powinno się zgłosić 13 tysięcy ludzi, którzy dla bezpieczeństwa swoich dzieci powinni wydać ten werdykt, nie politycy, tylko powinni być i być pewni, że to nie zostały, bo to będzie, zgadzam się, to będzie takie coś, co jest, jeżeli to dotkniemy, że wybory właściwie nie są wyborami, to jest recepta na tego. Myślę sobie, jest taki cytat, którego często używam, który dla mnie jest przejmujący. Simone Weil napisała kiedyś: sprawiedliwość to wieczna uciekinierka z obozu zwycięzców. I że ja, znaczy wygrywać jest dobrze, ale też w tekście o tym Szymonie napisałem to, że nie cieszyłbym się z takiej sytuacji, w której połowę tego kraju pozostawiłaby w kompletnej rozpaczy. To znaczy my musimy znaleźć jakieś metody, bo my się nie zepchniemy do morza. Połowa ludzi ma pewnie inny przegląd. To jest bardzo cenna i bliska mi myśl w tym swoim tekście, bo ja szczerze mówiąc z tego powodu abdykuję z tego wzmożenia. Wiesz, ja nie mam ochoty robić krzywdy moim smoleńskim braciom i siostrom, do których się złośliwie tak zwracałem wielokrotnie, ale naprawdę nie mam, to akurat mówiłem do nich zawsze i bardzo szczerze, naprawdę nie mam najmniejszej ochoty. Mi się wydaje, że musi zwyciężyć jakiś rodzaj takiej, powiedziałbym, wspólnoty, użyję dużego słowa, nad taką kazirodczą plemiennością. I myślę, że my mamy kłopoty i też tożsamością i tak, no wiele tych sporów generowanych. Socjolog, dobra, on jest politolog tak naprawdę. Radosław Markowski w ogóle zszedł z tej linii, tak? Że w ogóle nie uznał tego pytania za interesujące z tego powodu, tak? że mamy plemienną wojnę. Tak? On mówił o sporze politycznym. Na miłość boską, gdzie tu jest spór polityczny? Nie, myślę, że tu już dawno i że ta wspólnota to też jest element w dużej mierze inżynierii społecznej. Zauważcie, że nas coraz bardziej nie łączy to, czego chcemy, tylko to, czego wspólnie nienawidzimy. To się znacznie lepiej programuje i w wielu kwestiach jakbyśmy zeszli z tego momentu. No ale co ja mogę powiedzieć trochę na koniec, to znaczy i ty i ja uczestniczyliśmy w różnych takich być może dziecięcych krucjatach, tak jak te rozmowy, mimo różnic, pielęgnowanie tego, ten fundusz obywatelski, w którym jakoś byłem zaangażowany i jestem, rozdzielał jakieś granty, żeby ludzie mogli rozmawiać nie przed audytorium, aby audytorium w polskim systemie działa jak afrodyzjak generalnie agresji. To znaczy ludzie sądzą, że komunikacja jest źródłem, metodą ustalania hierarchii i nie odpuszczają tego. Więc mi się wydaje, że jeżeli nie chcemy dopuścić do takiej wojny, to trzeba też zaczynać u mnie jak w wielu rodzinach. Siadanie razem do kuchennego stołu, święta są bardzo, bardzo trudne. Musimy, wiele razy o tym mówiłem, my musimy prawie zużyć cały zapas miłości, jaki mamy do siebie jako rodzina, żeby jakoś przez to razem przejść. To jest bardzo, bardzo, naprawdę bardzo trudne. I wydaje mi się, że powinniśmy, no tam jest cały katalog, może kiedyś warto by tutaj zaprosić tych ludzi, typu, nie wiem, ci ludzie, co prowadzą żywe biblioteki, czy że możesz porozmawiać z kimś, to jest inne. Amerykanie, którzy są przerażeni tym, co się u nich dzieje, są znacznie bardziej podzieleni i mają znacznie więcej broni. I to się do tego, ten problem się pojawia. No to mają olbrzymią ilość, nie wszystkie skuteczne, ale metod, no, podam, czy w Polsce mógłby się przyjąć coś takiego, mówiłeś o franczyzach. Oni mają taki cały ruch, który nazywa się, pierwszy nazywa Art of Hosting, czyli generalnie o sztuce bycia gospodarzem i kształcą na masową skalę ludzi, żeby wiedzieli, jak to się robi, ale drugi nazywa się Living Room Conversation. Jest właśnie dokładnie franczyzą, to zobaczyć, jak oni, która polega na tym, bo w Ameryce, tak jak ja powiedziałem, że głosuję na Hołownię, też na ogół ludzie mają tam po prostu tą flagę przed domem i wiadomo, albo na zderzaku mają, to znaczy to nie robi nikomu, to nie jest wielka rewelacja, że wy głosujecie na to. I ten Living Room Conversation jest generalnie takim pomysłem, że każdy dom może zorganizować taką rozmowę o jakichś ważnych sprawach publicznych. Oni zresztą dostarczają jakiegoś takiego katalogu. One mogą być bardzo, bardzo różne, od bardzo gorących do bardzo lokalnych. I tłumaczą i dają ci całą papeterię, że jak zapraszamy, to nie, że ja zapraszam moich znajomych, tylko po pierwsze staram się wziąć tego sąsiada z naprzeciwka, który głosował na republikanów. Razem zapraszamy ludzi do swojego domu, tak żeby czuli się, że są jakoś tego. Wszystko jest po kolei i później jakoś się rozchodzimy. No, czy nawet takie projekty, które nazywają Take the Other to the Lunch. To znaczy, że w ogóle restauracje, które mówią, no teraz to mało przyjmują, ale mówią, że jakby specjalnie będą nagradzać tych ludzi, którzy przyszli chociaż na lunch porozmawiać z kimś, to myśli kompletnie inaczej. Że my powinniśmy poza super ambitnymi strukturalnymi projektami i myślę, że jeżeli jakoś przejdziemy przez to razem, to w ogóle wiele instytucji, telewizję publiczną, wiele innych instytucji pamięci, powinniśmy projektować trochę tak jak domy po trzęsieniu ziemi. To znaczy nie wychodzić z założenia, że nasza natura jest anielska. Weźmy tą telewizję, ja z niej zrezygnowałem. I on trzeba będzie albo rzeczywiście kompletnie, znaczy mówię w tej chwili oddzielam telewizję, radio i tak dalej, albo ją zlikwidować w sensie szkodliwości. To samo pytanie, kto to zrobi? Ty odszedłeś z telewizji publicznej w czasach rządów demokratów,
którzy obywatelski projekt reformy mediów, zwłaszcza publicznych, zmielili, wyrzucili do kosza na śmieci rękoma Donalda Tuska, którego dzisiaj wielbimy jako nadzieję polskich demokratów. Być może słusznie zresztą go wielbimy jako nadzieję polskich demokratów, natomiast no, powinniśmy pamiętać to, tak. O takich rzeczach. No, jest to, wszystkie te, wiesz, jak tak ciebie słucham, to słucham zawsze z zaniemaną miną, bo to jest dla mnie jakaś anielska. Ale tu akurat powiem ci, bo nawet pan Kosiniak-Kamysz powiedział, zrobić, przypomniał no. To, że oczywiście jak stracili władzę, to doszło, to było w taki strzelisty, płomienny akt po prostu podpisania czegoś w rodzaju takiej promesy politycznej, musisz o tym wiedzieć, który był przed siedzibą cenzury i podpisali go absolutnie wszyscy i większość z nich, może nie wszyscy, chyba Rafał Trzaskowski po prostu tego nie wiedział wtedy, bo on tego nie podpisał, tylko Grzegorz Schetyna. No oczywiście łatwiej się żegnać z czymś, czego nie kontrolujesz, ale tak. Tam jest dokładnie napisane i tam to zobowiązanie, które dotyczyło wyborów parlamentarnych jest takie, i pracowaliśmy nad projektem obywatelskim ustawy o mediach publicznych, on teraz wygląda inaczej, że jeżeli oni wejdą do parlamentu, to nie pamiętam dokładnie, ale w ciągu pierwszych 15 dni zgłoszą ten projekt. Mój instynkt ulicznika mówi mi, że to puenta akurat tego wątku jest taka, bujać to my, panowie Szlachta. Znaczy ja nie chcę, żeby oni mi obiecywali, że będą postępować rozsądnie, ja chcę to kurczę sam zrobić. Ale jak chcesz, no musisz zrobić ustawę, która będzie ustawą, zmianą ustawy. Nie, znaczy ja chcę mieć obywatelski ruch w parlamencie, tak? Chcę mieć twardo wyznaczone reguły gry i potem dzień dobry, partie, no tak, oczywiście, ale siedzimy jasne, właśnie w studiu szacunkiem. Telewizji, która musi być w takich prawie konspiracyjnych warunkach, dlatego że nie masz dostępu do tej telewizji publicznej, za którą większość zapłaci. No oczywiście. Więc tak. Mi się wydaje, że gdzieś trzeba by powoli... Trzaskowski jako prezydent miałby prawo, zdaje się, mianować sporą część Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Chyba miałby... Nie wiem, czy mógłby to tak po prostu, ale na pewno ma, wiesz... No, ma swoich reprezentantów. Ale Senat na przykład, Senat też... I są takie telewizje na świecie, wiem, ale to też jest pytanie, gdzie grzęźnie to w różnych formach niemożności, bo ja nawet pamiętam o tym, że po wyborach do Senatu nadzieje były tak duże, że gdzieś krążył jakiś pomysł tak zwanej senackiej telewizji, no żeby jest, było jasne, jest, nie telewizji, żeby oglądać co posiedzenia Senatu, tylko telewizji w rozumieniu bardziej z zakresu edukacji politycznej. Znajomych, którzy chodzili tam rozmawiać, póki co się nie dogadali, no znaczy wiadomo. A, czy ty wiesz więcej? Ja nie wiem, bo wiem, że są na przykład, no tak jakie są te stacje w Stanach Zjednoczonych, oni nie mają telewizji publicznej, znaczy mają coś, co ma nazwę, tak jak PBS czy National Public Radio i to są telewizje i radia utrzymywane na ogół trochę z grantów, trochę ze składów obywateli, tak jak wy byście chcieli. PBS w Ameryce przez Corporation for Public Broadcasters, to jest federalne, to są pieniądze, oraz w połowie procentów przez viewers like you, czyli mikrowpłat. Tak, i ludzie to płacą. I to na przykład, no podam przykład, to jest, no ja bardzo dużo słucham tych podcastów i tak dalej i słuchałem zawsze NPR-u i on z kolei pracuje na ogół z lokalnymi uczelniami. No to co byś powiedział na to, bo ja kiedyś się zastanawiam, jak właściwie z tymi mediami coś zrobić. W Polsce jest 17 rozgłośni akademickich. 17, one mają wszystkie koncesje, słuchasz je w radiu, w taksówce możesz słuchać. To nie jest tak, że my jakieś niszowe rzeczy tu robimy. Radio, nie chcę ich jakoś tego, Radio Campus, kilka razy do nich pisałem, że przecież kurczę, jest tak dużo ważnych rzeczy, po co jest nam uniwersytet? Przecież moglibyście to robić. Ich radio ma napis same sztosy i generalnie, wiesz... I ja nie wiem, nie chcę ich obrazić, ale no gdzie ludzie nam Boga mają się uczyć dziennikarzy? Znaczy, że to... I wszystko jest, jest cała infrastruktura. Twoje studia, z całym szacunkiem dla tu obecnych, rozumiecie? To nie o tym mówimy. To są wielkie pieniądze wydane na kompletną infrastrukturę. Nie, tutaj, i oni będą puszczać listy DJ-owskie dla młodzieży z uniwersytetu, która zresztą na pewno z całą pewnością nie słucha tego w czasie balady. Zmierzam do tego, że gdybyśmy jakoś w tych sprawach, jeśli nie można tak wszystkiego zdobyć, to nawet byśmy potrafili się, że tu niczego nam nie brakuje. Jest uniwersytet, ma wiedzę. Jest potrzeba debaty, której istotą jest to, żeby szanować, no, po to, żeśmy wymyślili uniwersytety na świecie. Są młodzi ludzie, którzy chcieliby być ambitnymi dziennikarzami, a nie takimi, jakich widzimy, nie wiem, w telewizji publicznej. Czego nam brakuje do cholery? Niczego, tak. Przepraszam, no to nie jest dobry finał, ale taki chyba musi być. Jadę właśnie teraz, to powiedz, będzie cię dopuszczać, ale spieszę się, tak patrzę na twój zegar, bo masz wielki taki. Nie zapytam, czy wpisałeś go do... bo nie wygląda na taki. Wygląda mi na dworzec centralny raczej. Lorus. Nie, żartuję. Jest pół do szóstej. Nie, to jest bardzo tani zegarek. Właśnie o tym mówię, że, to jest, że jest duży i tani. Nie musisz go... Ja nie mam... Zmierzam do tego, że chcę pojechać, bo chcę zdążyć. Dzisiaj jest odsłonięcie muralu na Woli. Poświęcony Jackowi Kuroniowi. No, Jackowi Kuroniowi, który mówił, że zakładajcie komitety, ale mówił o tym, no. To nie była deklaracja pacyfisty. Trochę tak. Ale to była jego wizja ustroju, że demokracja i życie publiczne to jest konflikt, który trzeba w komitetach, po to służyły komitety, żeby ten konflikt instytucjonalizować. Tak?
bardzo to była fajna... A ja go jeszcze pamiętam, że coś takiego, co widzowie powinni wziąć do siebie. On często, już nie będę parodiował jego głosu, ale mówi do mnie, Kubuś, to jest bardzo dobry pomysł, to ty go zrób. Mhm. I myślę, że to wiele osób powinno tak po prostu ostrożnie mówić o tym i też brać to do siebie. Dobra. Był z nami Kuba Wygnański. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Znaczy, ja sobie nie wyobrażam w ogóle dyskusji o jakiejkolwiek reformie polskiej demokracji bez uczestnictwa po pierwsze Kuby Wygnańskiego, bo ma w tej kwestii ogromne doświadczenie, ale po drugie ludzi takich jak on. Natomiast to podstawowe pytanie, które brzmi, znaczy kto ma to zrobić, w czyim imieniu i jakimi siłami, no to na to pytanie od Kuby Wygnańskiego akurat odpowiedzi nie usłyszeliśmy, bo uparł się psychologizować i nam jej nie dawać. Może, znaczy, może jej nie zna po prostu. Nie. Może dlatego, że jej nie zna. Ja mam rewolucyjny temperament i mam tendencję uważać, że albo my, albo nikt inny, no ale jak tu przytomnie zauważył Kuba Wygnański, jest nas w tej chwili w tym lokalu osób, nie wiem, czy Kuba liczyć, poza nim jest pięcioro, więc tylu nas jest do tej rewolucji póki co. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.